Dobrze. Zaczynamy, Krystian? Jesteśmy gotowi? Wszystko moje podpięte, włączone? Zapięte? Zapięte jesteś? Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale zapiąć się możemy. Dobra. Zaczynamy. Dzień dobry. Cześć, witajcie. Aj, dobra, możesz mnie wyłuchać. I co, spodziewaliście się innego rozpoczęcia tego dnia? O, już jesteśmy na wizji, przepraszam. Tak, tu się kameruje, szanowni państwo. Siema, mordo! Siema, Rafał Jackiewicz, ze mną prosiliście, więc Macie, witam ciebie. Witam ciebie, ja też i was też. Ja też i was też. To jest twoja kamera jak coś, więc możesz tam za bardzo mówić. Tam możesz pokazywać, jak jesteś przystojny, no ale już niestety zajęty. A, że wolny tam zajęty jest, że ten, ale zajęty tutaj dzisiaj czy rozmową, czy zajęty w ogóle ogólnie w życiu? Teraz zajęty rozmową, zajęty w życiu. Tak, w życiu zajęty. Ale czy szczęśliwy, to jest najważniejsze. Tak, tak, na razie tak, na razie jest dobrze, na razie jest okej, na razie trochę lepiej. Przez ostatnie dwa lata mi się ludzie pytali, Rafcie, co tam u ciebie? Nie, mówię, kurwa, mówię, to przebane, tego nie mam, to straciłem, to rozstawiłem. Mieszkam, kurwa, w dole tutaj na tym i mówię, naprawdę, kurwa. Aż w końcu się zaczęli mówić, kurwa, Rafał, ciągle kurwa. Mówię, kurwa, no jak jest kurwa, to jest kurwa, tak jak jest dobrze. Jak mówiłem 40 wcześniej, 4 lata mówiłem, że jest zajebiście. No to kurde, nikt mi nie powiedział, że fajnie, że zajebiście, że kurwa, Rafał, fajnie, że u ciebie jest zajebiście. To jak ostatnie 2 lata mówiłem, że jest kurwa, bo jest kurwa, to nagle każdy mówi, o, ty ciągle tylko narzekasz. Kurwa, jak ciągle narzekam, jak ja narzekam dopiero 2 lat, bo jest naprawdę kurwa. A teraz tak, jest fajnie. Ale nie, no to się właśnie, ogólnie już macie taki plan wywiadu, wiadomo jak z Rafałem się rozmawia, więc jakoś tak spróbujemy potem przejść wszystkim. Kurwa, przepraszam, jak to plan wywiadu mamy, przepraszam, muszę postawić, żeby było widać, było kubeczek. Tak, żeby było ładnie widać, nasz ten. Nie, tak. Dlatego pogadamy o tym wszystkim sobie, ale właśnie ja się trochę z tym nie zgodzę, bo jak ja na przykład z tobą rozmawiałam, to ja mówiłam ci o tym, że podziwiałam cię za to, że mimo tego, że działo się u ciebie, to co się działo i dzieje się nadal, to ty tak i tak... Żyje dobrze, funkcjonuje, tak. No tak, ale to nie znaczy, że jest fajnie, po prostu jest chujowo, tylko ja sobie tak żyję, wiesz, tak jak mówi koszulka tutaj właśnie. Piękna, która wisi. Mam wyjebane na wszystko i to też. Mam wyjebane na wszystko. Wiesz co, dzięki temu tak naprawdę funkcjonuje normalnie, bo przy tym, co wiesz, mniej więcej, wiesz, prywatnie rozmawiamy. Coś, czego ja nie będę poruszał tak naprawdę publicznie, bo ja powiedziałem kiedyś, że nie będę prał swoich brudów publicznie i tego się trzymam i tak będę robił. I tego nie będę robił. Trzymam się tak po prostu, bo sobie żyję, bo się bawię, bo się śmieję, bo chcę kurde tańczyć, bo chcę bzykać kurna, bo chcę się śmiać. I tak właśnie będę robił i tak właśnie robię. I jak ja bym się przejmował wszystkim, co się wydarzyło w moim życiu, to dawno bym już wylądował w Retuchowie. No ale właśnie skala tego problemu, z którym ty zostałeś na głowie, jest naprawdę duża. No bo okej, nie będziemy tego wywlekać, ale na przykład możesz powiedzieć o kwocie, jaka to jest, bo czy na przykład... Nie, po prostu nie. Nie, to takie tematy, bo to takie między nami gdzieś tam ten... Tak, no dlatego... Jest to duża kwota, także gdzieś tam ten. I to najgorsze jest to właśnie, że to nie jest zrobione przeze mnie. I tu jest właśnie cały problem w tym wszystkim, co się tam gdzieś tam dzieje. Ale to mówię, to są tam dużo różnych innych więcej spraw, tak jak wiesz, także wiesz, no... Jest przejebane. Nie chcę tego wyjmować, ale chcę uświadomić widzom, że naprawdę problem, z którym ty zostałeś, to jest coś, gdzie wiele ludzi by się po prostu poddało. No, to jest coś, wiesz co, to jest, jak już wiesz, to jest wiesz, coś, co nie spotyka wielu ludzi na świecie, a tych, co spotyka, no to jedni sobie radzą, a inni sobie nie radzą. No i ja jestem okazji, co sobie radzą i generalnie już tam trwało to 2 lata, nie, gdzieś tam 2 lata żyłem właśnie w takim stanie, gdzieś tam, co był naprawdę chujowy, gdzieś tam typu nie chcę mi się, nie mam siły, walka na przykład, tak? No, do której przejdziemy później. Taki na przykład, wiesz, no przykład, tak? No ale gdzieś tam już tak wszystko to przegryzłem, to co się stało, to co się wydarzyło, to co się dzieje gdzieś tam, bo to jest gdzieś tam ciągle, wiesz, jest CD, ciąg dalszy. Także gdzieś tam sobie już powoli to układam, ale już jest lepiej. No ale właśnie, jak na przykład, bo ty zostałeś powiedzmy z niczym i tutaj wyszedł do ciebie z propozycją Leszek, który pozwolił ci zamieszkać na tej siłowni. I co ty czułeś w tym momencie? W sensie czułeś szczęście, czy raczej, kurde, mieszkam na kawałku, wiesz... W kanciapie, tak. Wiesz co, to taka była sytuacja, że wiesz, że Leszek Grzyb, klub SFC 24, otwarty 24 na dobę, samo. Pozdrawiamy, zapraszamy, tak, już tam mnie nie ma, ale jeszcze przybywam, przyjeżdżam, bo prowadzę treningi. No tak, no tam to my się z Leszkiem znamy już jakiś czas, Leszek mi gdzieś tam zaproponował, że u niego tam sobie mogę sobie, wiesz, tam gdzieś tam jakieś tam pomieszczenie mi dał, mogę sobie zamieszkać i tam gdzieś tam sobie mieszkałem, gdzieś tam sobie żyłem. Znaczy wiesz, generalnie fajnie, że mogłem i bezpłatnie, prawda, no ale chujowo, no bo wylądowałem w takim miejscu, że kurwa, ja pierdolę, mówię, jak to kurwa, co ja tu robię, kurwa, patrzę, sikam do butelki na stojąco, na dwójkę kurwa łapię Ubera, bo kurwa, wiesz, mam 100 metrów kurwa do łazienki, tam jest kurwa, wiesz, ja śpię na golasa, kurwa, tam jest, wiesz, całodobowy klub, muszę kurwa wyjść, ubrać się, kurde, wiesz, założyć, kurde, wiesz, płaszcz, kurde, wiesz, i jak ludzie przychodzą. Szlafroczek, wiesz, taki pan szedł. Wiesz, no chujowo, no z jednej strony fajnie, a z drugiej strony chujowo, no ale gdzieś tam czułem się z tym tak, no źle się z tym czułem i gdzieś tam takie to było przygnębiające.
No i takie moje życie było ostatnio. No ale teraz już się zmienia, już jest twoja wspaniała dziewczyna, już wszystko się powoli układa, Datka. Więc... Gdzie moja kamera? Ej, to nie, to poza kamerami, to na YouTube'a idzie, a nie, nie na tego nie, ta, YouTube'a. Nie, tak, a ja słyszałem, co wy to robicie. Co my tu robimy? Wywiady. Wywiady? Różne, z różnymi ludźmi. Nie, spoko. Nie, Rafał. Jak to mówi Andrzej Rzet, ten kto ma wiedzieć... Ten wie! Ty, powiem ci, stop, mów do ręki. Tak. Nie, to jest tak. Dzień dobry, do sklepu wchodzi Andrzej, dzień dobry. Co podać? A Andrzej mówi, ten kto ma wyjść, ten wie. No dobra. Andrzej, sorry, musiałem. No ale dobra. Teraz wchodzisz w VIP-a, w sensie już byłeś tam, ale teraz znowu kolejna gala, tak. Na której występujesz, jest tam właśnie też Andrzej i tak dalej. Więc... Nie, Andrzej, to jest mój kolega, sobie żartuję sobie, ja robię absolutnie nic złego, to jest nie, zero złej krwi, to jest po prostu jaja i tak sobie, tak żeśmy tak się czepiamy jeden drugiego, także tu nie ma problemu. No to wiadomo, właśnie widać, bo też w tych wiadach po jego walce też to właśnie stawałeś za nim i tak dalej, więc widać, że wy się kumplujecie. Nie, no wiesz, no jakby to powiedzieć, kurna, i tak nie mówić brzydko, no dał dupy, no oczywiście, kurde, wiesz, no ale no wiesz, to nie zmienia faktu, że to jest mój kolega dalej, tak, tak samo jak Marcin Eman. Na Marcin Eman, jak ktoś mnie się pyta, ja opowiadam gdzieś tam prywatnie, że, co myślę o mojemu stylu walki, powiedzmy, tak, gdzieś tam, ale to jest mój kolega, ja tego publicznie powiem, ponieważ to jest mój po prostu kolega i moja godność osobista po prostu nie pozwala na to, żeby mówić coś na kolegę, tak, bo Marcin nic mi nigdy nic złego nie zrobił. A to, że walczy jak walczy, no to wiesz, no to już jest inna sprawa, ale prywatnie my się lubimy. No dobra, no to żeby go nie obrażać za bardzo, to jakoś tak najdelikatniej jak możesz. Czy ty uważasz, że on ma szansę jeszcze jakby odbić się i zaprezentować coraz więcej swoich umiejętności? W ogóle czy on te umiejętności ma? No bo na przykład tutaj pojawia się teraz opcja walki z Mariuszem Pudzianowskim, więc wiesz, to już są takie chyba poważniejsze wyzwania jednak, co by nie było. Nie, no ale... No serio, no bo patrz... Marcin się rozwija. A rozwinie się kiedyś do tego stopnia, żeby być gotowym na takie cięższe wyzwania? Oczywiście. Nawet za tydzień myślę, że to jest taka cisza. Skupienie, kurwa. Wybacz, czekamy, co powiesz. Co powie Rafał Jacek? Pozdrawiam Marcina. Nie, no dobra, no ale wy trenujecie, sparujecie razem. Nie, to nie jest tak. Ja nie trenowałem tam, wiesz, to jest tak samo jak Dominika Pudzianowskiego przed walką teraz na Wotorę. Wiesz, czym Dominik, kurna, wygrał walkę? Tym, co go, kurwa, nauczyłem. Nie, ja go nauczyłem, leciutko schowaj głowę, uderz prawie ciosierpowy, widząc, patrząc, co się dzieje, żebyś nie robił tego, że chowasz głowę i bijesz na oślep, tylko żebyś widział lekko, zanurkując, podstaw lewą nogę, a bijąc cios, lekko dostaw prawą. I, kurwa, on to zrobił. Mówi, Rafciu, mówi, kurna, to weszło. Mówi, trenujemy dalej. Nie, on teraz akurat teraz ma odpocząć i teraz mamy zacząć od poniedziałku znowu trenować. I on gdzieś tego posłuchał i on to, kurwa, mówi, Rafciu, kurwa, mi to działa. Mówię, wiem. Serio, i z Marcinem było tak samo, wiesz, tam jakieś dwie, trzy rzeczy, jakieś takie, wiesz, takie podpowiedzi, takie konsultacje jakby, a nie treningi, a ja jednego i drugiego nie trenowałem, oni mieli swoich trenerów, a tutaj gdzieś takie po prostu, takie douczki, można powiedzieć, takie coś dodatkowego, coś do tego, co robią. Coś podpowiedziałem, że na przykład zrób to, na przykład spróbuj tego, na przykład, a nie rób tego w taki sposób, tylko zrób to w taki sposób, taki. No i Dominik to wziął do siebie. I tak naprawdę Marcin, kurwa, też 50 złotych dał, kurwa, czy 100, już nie pamiętam. Stówę chyba. Stówę. I, kurwa, walkę wygrał. Jóźwiak nie chciał dać, kurwa, 200, kurwa, i przejebał, no. No, panie Jóźwiak. Ale ja mówiłem. Na wywiadzie było, przybyłeś, tak, rozmawiałeś, tak, mówiłeś. Ja byłem nawet, kurde, na tym. Widziałem się z nim osobiście. Ja mówię, Paweł, Marcin, no, stówę. Jak nie dasz dwóch, to przejebiesz. A, no. Spoko. Zupa zamieszana, kurza łapka, kurde, wiesz, ten... Czary, Marcin, tak, wygra. 50 ml, kurna, krwi z okresu dziewicy, wiesz, to wszystko zamieszane, kurwa, zesmakowane, wszystko działa, klątwa poszła i 100 zł zarobione uczciwie. Czyli Marcin, ty wygrał. Jesteś dobrym trenerem, jesteś dobrym szamanem. Tak, dobrze szamie, kurde, właśnie dlatego mam nadwagę, kurde, 85 kilo niestety, kurde, teraz będę musiał zrzucać do 80 kilo, bo mam był limitu stąd na wrzesień na walkę z Kiwiorem i będzie, no, niestety problem, bo to jest aż 5 kilo. Nie, no, to jest tylko 5 kilo. Tak, tamci, co tam siedzą, powiedzą, dobra, kupa i ten, chyba wasza. Kurde, no, ale poczekaj, umówmy się, no masz z czego, w sensie tam jeszcze tam woda. Ty weź, odpierdol się, co? Muszę być trochę niemiła. Kurwa, kapać, fajną masz koszulkę. Wiem. A odwróć się. No odwrócę się. No i co? A poczekajcie, to tu Krystian, o, do głównej kamery. Tak. I tutaj, o. No. No i jest, a nie wiem, jak ty masz ten napis. Tylko nie zasłaniaj. To złapię tutaj. A nie, pani Beatko. Beatko? Pani Beatko, laptopem? Ojejku. Fajnie. Jaka ekipa. Patrz, mam lepszego bica niż ty.
ale mam większy brzuch. No, no to chyba dobrze. Słuchaj. A, jak masz większy brzuch, to słuchaj, i tak, dobra, wiem. Uważaj, uważaj. Teraz bym sobie zażartował, ale? Bo chciałem zażartować, ale mam dziewczynę. Bo tu kolega w przerwie mówił, że ci, co mają kutasy, powinni się dzielić wszystkim. Ze wszystkimi. Ja nie chcę twojego dzielenia. Nie, no ja teraz się nie dzielę już. Ja już teraz tylko zarezerwowany z ten. Dobra, koniec, ucinamy głupie żarty tak, o kutasach. Pogadajmy poważnie. Nie będziemy tu gadali o kutasach. Bo my nie możemy. I wiecie, co jest najgorsze? Trzeba będzie to wszystko cenzurować, więc każde słowo tego człowieka trzeba dokładać cenzurę. Nie, spokojnie. Już rozmawiamy spokojnie. Już rozmawiamy poważnie. Tak, pytaj mu. Dobra, ale jeżeli mówimy o tej wadze, to tak naprawdę, no okej, okay, teraz przytyłeś, już nie ważysz w tych wagach, w których zabrakło. No 85 kilo teraz. No tak, ale ty sam mówiłeś i właśnie to jest pytanie też kolejne, czy, bo mówiłeś w tym wywiadzie, że chciałbyś wygrać z kim przegrałeś i wtedy myślisz o tym, żeby zakończyć tą karierę pięściarską i ewentualnie potem iść w Afriki czy tam w cyrk, jak to nazwałeś, no tak. Nie? No ale to co, Kiwior to chyba jeszcze nie jest ta ostatnia osoba. Nie, bo Kiwior, tu akurat z Kiwiorem to wyszło taka sytuacja, że jak zobaczyłem, że Damian jest na karcie walkę MMA VIP, no to pomyślałem sobie, kurwa, Damianku, sorry, a ta się najebie. Mhm. Tamtą walkę rok temu wziąłem dzień przed walką, po jednym treningu, bo jak się dowiedziałem, że mogę walczyć, a więc szybko poleciłem na salę, otworzyłem drzwi i zrobiłem jeden trening, faktycznie. Walka była dobra, fajna, taka normalna, ale wiadomo, że nie byłem w stanie wygrać ani mentalnie, ani psychicznie. Nie byłem nastawiony, ani nieprzygotowany fizycznie, tak? Mhm. Teraz mam 2 miesiące czasu i tak sobie pomyślałem, kurde, no fajnie teraz go najebać, kurde, i pokazać wszystkim w koło, bo ja sam to wiem, że to był tylko wypadek przy pracy, tylko to, że nie miałem czasu przygotowania, a tak samo będzie sytuacja, jeżeli chodzi o boks. Ja powiedziałem, walkę w boksie ostatnią chcę stoczyć z kimś, z kim przegrałem, dlatego, że chcę, żeby to było wydarzenie, a nie, że wiesz, że jakiegoś leszcza biorę i sobie wygrywam, a ostatnio wszystkie walki przegrywałem. Nie, najebię kogoś, z kim przegrałem i udowodnię wszystkim w koło, bo ja już to też wiem, że ja po prostu jestem w stanie wygrać. No, z jakąś tam częścią tych zawodników, z którymi przegrałem. No, ale no to tych przegranych troszkę masz, tak samo jak troszkę więcej. Wątpiego się, góra. Kaśka, masz okres czy co? Nie! Po prostu bo zaraz zupę zrobimy, zaraz z nietoperza, z tego, z... z nietoperza zrobimy zupę, okres tej dziewicy, to już chyba nie jesteś dziewicą, to, ale to chyba to już jakoś tam przejdzie, ten 3 włosy z piczki, jeden siusiaka. Ciupku, ale mi chodzi o to. Kurwa, dobra, ja... weź, bo się rozkręcam, ja pierdolę, no, dobra. Tak, skręcamy, tak. Zakręcamy, tu, ale to nie jest no offense, właśnie chodzi mi o to, że masz trochę takich przegranych kontrowersyjnych w swoim koncie, jak na przykład to właśnie w Niemczech. Nie. No tak, to nie jest tak, że no wiadomo, tam z tych moich przegranych, no powiedzmy, że 1/3 jest takich, wiesz, oszukanych, tak? Czyli, że wygrałem, no tak. Ale przegrałem, tak. No właśnie, jak ta walka w Niemczech. No tak, ale dużo jest takich walk, które po prostu przegrałem, ponieważ nie trenowałem, nie chciałem wygrać, wyszedłem tylko po kasę i wyszedłem tylko, żeby zarobić i nie dać sobie zrobić krzywdy. Ale mówisz serio? Tak. Dużo. No tak, wiesz co, ja w 2015, jak skończyłem kontrakt z Knockout Promotion, to tak naprawdę skończyła się moja kariera. Ja później przez rok jeszcze trenowałem i pomimo moich przegranych, to ja trenowałem ciężko i gdzieś tam jeszcze się przykładałem. Potem gdzieś tak od tego 2015, właśnie 16 roku, gdzieś tam już była taka sytuacja, że moje założenia poszły się jebać, bo ja miałem takie założenie, że jak skończę karierę prawdziwą, to będę trenował na co dzień, będę w formie, będę cały czas w formie, a jak jakaś będzie walka, gdzie będę mógł zarobić, to po prostu ja wezmę, pojadę i nawet mogę wygrać, pokusić się o wygraną, bo jestem przygotowany. No ale powiem ci, wiesz co, tak sobie tak wszystko tak przeanalizowałem, ja tak w pizdu wszystko poszło, jak ty 2015-16, gdzieś tam tak już po prostu siadłem, tak już wiesz, psychicznie, że a chuj tam już kurna z tym boksem, kurde, wiesz, to tak się ciągnie do dzisiaj, takie właśnie a chuj tam. Nawet koszulkę, kurde, teraz będę robił nowe hasło, jebać to a chuj tam. Serio. A to nie pójdzie tam? Takie jest zablokowane to hasło na koszulce? Nie, bo jebać robię, jeb, kropeczka ci, a chuj tam robię h, kropeczki i tam. A, okay. Także będzie spokojnie, elegancko. No ale właśnie nie żałujesz trochę, że tak. Będzie elegancko. Będzie dobrze, będziemy reklamować, jak będzie. Tak. Ale nie żałujesz, że ta kariera trochę tak się twoja potoczyła, no bo umówmy się, to ile ty masz wygranych i w jakich stylach i w ogóle cały ten twój rekord, który jest nie do pobicia, tak jak mówiliśmy, bo to jest teraz 560 rund, to jest taki nieformalny rekord polski. Ale liczysz polski. Z tymi teraz nowymi, które miałeś te walki ostatnio, czy nie? Nie, rozmawiamy o boksie zawodowym. Aha. Tylko okay. Boks zawodowy, 560, okay. Bo ten boks zawodowy jest wpisywany w boksek i ja tylko to liczę, a innych tam jakichś tych nie. Z tym, że dwie walki nie są wpisane w boksrek. Rekord to jest jeszcze plus 12 rund, no ale nieważne, jest powiedzmy oficjalnie 560, niech teraz zostanie. I teraz toczę 60, jeżeli to będzie walka na punkt, to będzie 566.
i z takim stanem konta walk rund stoczonych skończę. I to jest rekord nie do pobicia, już nigdy przez nikogo, nie ma fizycznie na to szans. Czemu? Jak na przykład ktoś by chciał brać tak walki? Nie ma szans, wiesz co, no właśnie, ale dlatego, że oni nie walczą tyle, co ja walczyłem. Ja walczyłem po 5, po 6 walk w roku, a oni walczą jedną, dwie i to jest 6, 8 rund, a ja walczyłem dużo 12, dużo 8, 10. Mhm. Fizycznie na to nie ma szans, żeby ci, którzy mają nawet po te 200, 300, żeby mnie dogonili, bo ci, co mają po 200, po 300, oni za chwilę kończą, nie wiem, jeszcze rok, dwa. Mhm. I nie ma to szans, a ci co młodzi, co mogliby, no to oni toczą właśnie tyle walk, tak właśnie mają częstotliwość. No ale ty też nie miałeś, wiesz, takich samych najważniejszych, wiesz o co chodzi, takie najważniejsze walki, takie bardzo, nie, tylko teraz takich mniejszych galach. Tak, tak, ale to nie ma znaczenia, więc co to chodzi o to, że ja toczyłem 5-6 walk w roku, nawet po te 6-8 rund, no to już się robi, wiesz, 5 razy 6 to jest 30 rund, wiesz, w roku, tam nawet czasami te 5 razy, niektóre były 6, niektóre 8 rundowe, no to ja 30-40 rund toczyłem w roku, nie, a ja walczę od 2001 roku, także już to jest. A to jest polski, czy na świecie? Nie, to jest w Polsce, nie. To na świecie są, co mają zawodnicy, mają stoczonych więcej, rund więcej walk, także ja nie porównuję, ja tylko mówię, co jest o Polsce. Tak. Okej. Ale właśnie chodzi mi o to, że wiesz, no, masz ten rekord bardzo pokaźny i w ogóle twoje osiągnięcia, a mimo wszystko przez te właśnie ostatnie lata zrobiła się taka negatywna opinia na twój temat, wiesz o co chodzi? Ja wiem, właśnie... tak, kelner, tak. Wiesz, tak ktoś mówi, z rynsztoku powstałeś, do rynsztoku wrócisz. Ja z rynsztoku, w sensie bokserskiego, że dużo przegranych walk miałem i gdzieś tam wyszedłem, potem wygrywałem, zdobywałem tytuły, a teraz znowu gdzieś tam wróciłem tam na początek i to gdzieś tam jest prawda. Tylko to jest spowodowane to właśnie gdzieś tam tym moim życiem, gdzieś tam prywatnym, ja tak sobie to wszystko przeanalizowałem, jak to się działo. Tak zwane wsparcie, wiesz, tam tak zwane, kurde, wiesz, no to... życie, tak? Żona, dom, dzieci, rodzina i to wszystko. I gdzieś tam to tak właśnie te 2015-16, gdzieś to wszystko siadło i jak tak sobie to wszystko przeanalizowałem właśnie to, no mam tego gdzieś tam tego powód. No i to przyszedł taki moment, gdzie po prostu już jeździłem tylko ile euro, jaka waga, nie? No. Pytam się, czy może być więcej euro i mniejsza waga. Przepraszam, więcej euro i większa waga, nie? No i... I tak to szło. No i tak to szło i tak naprawdę to już... Teraz dzisiaj tak, czy teraz mi się kolejne pytanie nasuwa. Czy jesteś spełnionym zawodowcem, pięściarzem, bokserem? Tak, kurwa, jestem. Fuj, jestem bardzo spełnionym. Zdobyłem tytuły, walczyłem z naprawdę dobrymi zawodnikami na świecie. Stoczyłem najwięcej rund, przeboksowałem tyle, jestem w dobrym stanie psychicznym, fizycznym. I tak, jestem zwycięzcą, tak. No ale właśnie jestem spełniony. Nawet w opiniach po tej twojej książce, której zaraz przyjdziemy, było, że gdybyś trochę inaczej swoje życie poprowadził, to pewnie mógłbyś jeszcze więcej osiągnąć. Wiesz co, kurczę, może i tak, może coś tam by można było coś dodać, może coś można było coś zmienić. Tak, ale wiesz co, na przykład ja ci powiem tak, jak czasami na wywiadach siebie pytają, Rafał, jakbyś coś mógł zmienić w swoim życiu, to co byś zmienił? Nic. A ja kurwa nic, a wie dlaczego? Bo po co się mam na czym zastanawiać, czego tak naprawdę nie jestem w stanie zrobić. I teraz mam sobie zabijać gwoździa, jakbym zdobył mistrza świata, IPF, jakbym wygrał z tamtym, jakbym pojechał tutaj, jakbym nie dostał noże w serce, jakby mnie kurwa gdzieś tam coś się nie stało, to czy bym był dzisiaj w innym miejscu? Tak, prawdopodobnie tak, ale po co mam to robić, kurde, i się zamartwiać? Jak naprawdę to się nie stanie? Przeżyłem to, co przeżyłem, zrobiłem to, co zrobiłem, odjebałem to, co odjebałem, to mnie doprowadziło do studia fansportu. Widzicie? To jest szczyt kariery. Tak, to jest kurwa, to jest takie wisienka na torcie. No. Niczego nie żałuję, ponieważ nie będę się zamartwiał czymś, co mogłem zrobić lepiej. Zrobiłem tak, zrobiłem, podjąłem decyzję, powiedziałem różne zdania, wypowiedziałem różne słowa, których też, powiedzmy, tam niektórych tam, powiedzmy, żałuję. Nie pytaj się jakich, bo i tak nie powiem. Nie pytam. No i bardzo dobrze. Ale kto pyta, nie błądzi, tak? Ale pyta to brzydki wyraz. Dlaczego? Aha, bo tak się mówi. Aha, sprawdź w słowniczku. Dobrze, sprawdzę w słowniczku, panie Rafał. Także powiem ci, kurde, wiesz co, tak, okazało się po latach, że na przykład, że no jakiś tam talent miałem, charakter mam, psychikę zawsze miałem do walki, poparto to ciężką pracą, odstawieniem wszystkiego na bok, mógłbym, ale wiesz co, tak naprawdę zrobiłem tak dużo, kurde, wiesz, jako Rafał Jackiewicz, i słuchaj, jestem prostym chamem spod kubyckiej remizy. Dosłownie i w przenośni. No ja, kurde, ja trenowałem w remizie, tańczyłem w remizie, napierdalałem się pod remizą, bo w środku nie byliśmy awantur, staraliśmy się, nie, wszystko solówki na zewnątrz. No. Ja jestem typowym chamem, kurde, spod kubyńskiej remizy, kurde, spod warszawskiej miejscowości. I zobacz, kurde, co zrobiłem, gdzie doszedłem i co w życiu osiągnąłem, jeżeli chodzi o sport. Jedyna rzecz, jaką żałuję, a chciałbym więcej, to zarobić pieniędzy, co się nie stało, co myślałem, że będzie. Ale może się stanie jeszcze. Musiałbym w Totka wygrać, kurde, albo nie wiem.
Nie, no czemu? Masz jeszcze zawsze friki, do których przejdziemy zaraz. No tak, ale to wiesz, to ja już mam 46 lat, taki waksa, czy 2-3, to wiesz, no. Czy ja wiem, przy twoim tempie i przy twojej dyspozycji. Chociaż z drugiej strony, no tak, no z drugiej strony może jak właśnie tak mówisz. Wiesz, mniej więcej widzisz mnie, widziałeś gdzieś tam, jak trenuję. Słaby jest. Koniec wywiadu! Wcale nie tak. Wróćcie sobie do wywiadu naszego z FM ostatnio w SFC. To wcale nie tak rzucał mną, jak chciał w parterze. Kurwa, na lewo i na prawo. Jep, jep, jep. Tak. Jeszcze... Wiecie, jak to było, jak w kreskówkach. Wiesz, jak trzymasz za nogę, tak to... Tak, tak. Tak właśnie byś wylądowała. Tylko po prostu chciałem cię oszczędzić, bo miałaś, kurna, ten... Co miałam? Dobra, nie kończ. Nie, dobra, nie kończ. Wróćmy dalej. Chciałem się dać jeszcze. Nie, już mnie dogryzł. Z przodu deska, z tyłu deska. Nie. To jest Kasia Tereska. Nie, to ten. Nie, to był ten. Paweł Bąbak mówił kiedyś. Z przodu plecy, z tyłu plecy, Pan Bóg stworzył mnie dla hecy. Tak. No ale nie. Ogólnie Kasia jesteś fajna, spoko, ale w tej koszulce tak bardziej to wszystko wyopukla. Ale musi to jest ten, chodzić. Dobra, nie będziemy o tym gadać, nie ma co. Ja też mam ostatnio, mi kurwa urosły. Bo właśnie widziałam na przykład opinię, czytałam sobie tam o tej twojej książce i była taka fajna. Rafał Jackiewicz, który mógłby obdzielić co najmniej swoim życiem 10 innych osób. Imprezy, alkohol, bójki, kradzież samochodów, przekręty, balansowanie na granicy życia i śmierci, a w tle do tego wszystkiego kariera chyba nie do końca sportowa. Znaczy, nie do końca spełnionego sportowca. Nie spełniona. Ale no. Wiesz co, no właśnie tak żeśmy właśnie rozmawiali. No wiesz, no to nie jest tak. Tak jak powiedziałem, ja oczywiście dzisiaj wiadomo, z dzisiejszych już tych przeżyć wszystko wiadomo, że mógłbym coś więcej osiągnąć, tak. Jakbym się jeszcze bardziej poświęcił, ale tak naprawdę ja bardzo dużo wycisnąłem. Ale miałeś taki moment w życiu, że powiedziałeś, dobra, muszę chyba zostawić to swoje takie życie bardzo ryzykowne i skupić się na rzeczach ważniejszych? Nie, zostało to na mnie wymuszone. Jak? Przez Andrzeja Wasilewskiego. Andrzej, pozdrawiam. Tak, no bo wiesz co, ja zacząłem karierę w 2001 roku, stoczyłem pierwszą walkę w wieku 24 lat, w dniu 24 urodzin, 17 lutego 2001, a w 2003, tam po paru walkach, dostałem taką informację przed walką w Płocku chyba, bo w Płońsku było z Dawidem Kowalskim, bardzo dobry zawodnik, że jeżeli wygram, to Rafał, siadamy do rozmów. Andrzej mi mówi przed walką, Wasilewski, nie? No i ja nakręcony, kurna, lubię Dawida, ale mówię, kurwa, no muszę go najebać. No kurwa, najebałem go strasznie, kurde, dostał trzecia runda knockout. No i siedliśmy do rozmów. I Andrzej podczas rozmowy mi, Rafał, chcesz powalczyć, ponapierdalać się... Myślałem, a miałem telefony wyciszone. A nie, bo się zagadała, bo później zacząłem, nie przyciszyłem. I wiesz co, Andrzej mówi tak, właśnie chcesz zarobić, powalczyć, czy być kimś, nie? Ja powiedziałem, chcę być kimś, zarobić i powalczyć. I się ponapierdalać, nie? No i Andrzej mówi, tylko mówi, Rafał, mówi, musisz zostawić wszystkie imprezy, wiesz, no on znał całą historię, bo tam swoich kurna szpiegów miał. Znał mówiąc całą historię, co ja robię, jak ja się zachowuję, co się dzieje, jak ja się napiję i w ogóle tam w tych okolicach Kobieli, tam i Sówczyni, to w ogóle wszystkie rzeczy. Mówi, albo zostawiasz wszystko i dostajesz wszystko od nas. Opiekę, walki, wypłatę, treningi. Wtedy jeszcze samochód, kurde, wyczochrałem, że jeszcze dostałem, kurde, C2, co prawda, co mi go ukradli. Ale by chociaż na jakiś czas. Bo chociaż na jakiś czas, tak. No, ukradli złodzieje, oddajcie. No. Wrócisz, zostawisz pod mieszkaniem, zostaniesz taki z kokardką. Oddajemy. Prosiłeś, to oddajemy. Ty dobre, kurde. Oddajcie, dobre, prosimy ty, ładnie. Dobre. No. A jak nie dadzą, to dorzuci się coś? Tylko, żebym dzisiaj już wolał, kurde, jakiegoś, wiesz, cykrosa, kurde, bo to już ten świat poszedł do przodu, trochę wszystko ten... Ja bym wolała Cadillaca, możemy się podzielić Cadillaciem takim... Dobra, fajnym. ty weźmiesz dach, ja wezmę resztę. Dobra, bo ja zawsze kabrio to tak nie za bardzo... Tak, tylko wiesz, ty sam ten dach, a ja sobie, wiesz, no, to zrobimy ci kabrio, a ja sobie, wiesz, i potem złożymy jakoś inaczej to. Dogadane. No ale właśnie, no i co? I Andrzej... Andrzej powiedział, że Rafał, no albo zostawiasz wszystko i się koncentrujesz tylko na sporcie, na treningach, od nas zostajesz wszystko. Opiekę, masaże, rehabilitację, trenera, pieniądze, wypłatę, walki. Masz tylko zapierdalać i wygrywać. No ja powiedziałem, no dobra, spoko. Odstawiłem wszystko w tym momencie, właśnie zostało do mnie wymuszone. I dzięki temu właśnie dzisiaj sobie jestem, gdzie jestem i zrobiłem to, co zrobiłem, bo tak naprawdę gdzieś indziej, jak w knockout, wtedy Hammer Knockout był, nigdzie indziej bym tego nie osiągnął, bo to musiało się złożyć tam parę rzeczy na to, tak? Trener, do którego miałem zaufanie, do którego szanowałem nie jako trenera, ale przede wszystkim jako człowieka. Mhm. I oczywiście jego warsztat tak samo, to się okazało, że ma podobne podejście do mnie, jeżeli chodzi właśnie o gdzieś tam o styl walki. Dostałem właśnie całą opiekę, czyli miałem tylko trenować, walczyć i wygrywać, robić wagę i walczyć i wygrywać tak naprawdę i odstawić to wszystko. I ja to wszystko po prostu zostawiłem i jednego dnia powiedziałem, słuchajcie chłopaki,
idę w boks, nie? Mhm. No i poszedłem no i przyniosło to efekty. A czy nie było takiej trudności, żeby oddzielić ten świat i zostawić go za sobą? Nie, wiesz co? Nie, to tak samo jak w 2000 roku, jak mnie porwali, nie? I później chłopaki przyjechali, że Rafał, musimy dołączyć do jakiejś ekipy mocnej, bo musimy się bronić, bo musimy jakoś sobie dać radę, bo oni mieli z nimi spinkę, ci sami, co mieli z nimi spinkę, porwali mnie. No ja mówię i wtedy powiedziałem, kurde, wiecie co, chłopaki, jestem z wami, ale nie jeżdżę na spotkania, nie jeżdżę do Warszawy, nie chcę w tym uczestniczyć, zaczynam karierę bokserską, za chwilę rodzi mi się syn, bo już moja obecna dziewczyna, późniejsza żona, była już w ciąży. Mhm. I ja mówię, nie wchodzę w to, nie? I tak właśnie tak mówisz a propos tego właśnie oddzielenia. I właśnie to oddzieliłem. Byłem, ale mnie tam nie było. I co mnie uratowało teraz? I dzięki temu, no, chłopaki mają wysokie wyroki, mają po 25 lat, po 15, po 17, po 18 łączki, wyszli, siedzieli, wyszli, kurde, i tego się nazbierało, mhm. A ja sobie dzisiaj z tobą siedzę i gadam, nie? No tak. Także potrafię to dzielić i to zrobiłem. Ja całe życie byłem taki, że ja zawsze mówiłem to, co jest. Jak tłum, kurwa, mówił, że coś jest czarne, a to było, kurwa, białe, no kurwa, to ja mówiłem, że nie, to jest kurwa białe, mówię. Mhm. Wypierdalać wszyscy, bo to jest białe, kurwa. Oni, nie, to jest czarne. Nie, kurwa, to jest białe. Ja zawsze potrafiłem powiedzieć, nie, zawsze potrafiłem odmówić, a zawsze jak coś chciałem, to dążyłem do tego, żeby wszyscy robili tak, jak chciałem. Ja zawsze taki byłem atencjuszem małym, że jak coś się działo, to na pewno ja tam byłem. I każdy musiał na mnie patrzeć i słuchać i kurwa, i jeszcze przytakiwać. A kurwa, smutko, nie. No, ale to też pomaga ci chyba w życiu właśnie, że znasz swoją wartość, tak mi się wydaje, i dzięki temu nie możesz sobie wmówić, w sensie nie dasz sobie wmówić jakiejś innej. Tak. Widzisz, znam swoją wartość i jestem pewny siebie, ale na przykład powiem ci tak, ostatnie 2 lata tak strasznie upadłem i mentalnie, i psychicznie, już fizycznie też się okazało, że kurwa też to wszystko było, wiesz, ciężko, że po prostu, kurde, no strasznie upadłem. Takie, można powiedzieć, ja takie zaliczyłem takie swoje osobiste dno, że tam, gdzie ja byłem, to oczywiście ktoś powiedział, kto był jeszcze gorzej, mówiąc, co ty wiesz od niej, ale to było moje dno. Ja takie swoje osobiste dno zacząłem, czy mogłem spać niżej? Tak, na pewno mogłem spać niżej, ale w pewnym momencie powiedziałem, kurwa, nie. No ale to tak samo jak ty, tak samo teraz właśnie na Mavip nawet był Artur Binkowski, który no chyba też teraz, chociaż już myślę, że dostał jakieś tam wsparcie i idzie mu coraz lepiej, no ale spotkałeś się z nim, wy się też prywatnie chyba lubicie. Tak. Co ty w ogóle sądzisz o tej sytuacji z Arturem i o tym, że znaczy, ale, spotkała go duża tragedia chyba teraz tak naprawdę, wiesz o co chodzi? Chociaż właśnie, ale, jak ty, no dobra, no właśnie, wiesz co, kurde, Artur jest taki, że on tak do końca nie mówi, że jak mnie coś zapytasz, to ja ci powiem, kurde, wszystko, nie? To co się działo, jak się działo, po co, zaczął, kiedy. Artur jest taki bardziej skryty, on tak nie chce się tym aż tak bardzo dzielić chyba swoim życiem prywatnym i tak możemy tylko się domyślać, ale to takie, wiesz, domyślanie się o takie pierdzielenie, takie rozsiewanie plotek, bo wiesz, bo ty mnie zapytasz, co ja myślę, ja powiem, co ja myślę, a tak naprawdę, kurde, Artur powie, co on pierdoli, nie? Także to takie, wiesz, no, dopóki on nie powie sam, co się wydarzyło, co się zdarzyło, a na pewno coś tam, wiesz, było źle, no to się nie dowiesz. No ale wiesz, właśnie chodzi mi o to, że on też został teraz bez domu, nie wiem czy, znaczy chyba teraz już ma jakieś tam mieszkanie wynajęte przez pomoc internautów, no ale też spotkała go ta tragedia, nie? No bo mówię, nie wiadomo, jaka jest prawda tak naprawdę. No właśnie, tylko widzisz, no i teraz jest sytuacja, bo wielu ludzi spotyka na tragedia i wielu ludzi ląduje gdzieś tam na ulicy, czy jest im źle. Tylko teraz jest tak, niektórzy robią to, niektórzy mają takie, taką sytuację z własnej winy, nie? Z działań, które gdzieś tam oni podjęli lub nie podjęli. A niektórzy tak ja mają przyjebane, bo ktoś coś. No i tu jest, wiesz, tu jest sytuacja inna. Także jeżeli on sobie zrobił to sam, no to kurwa, no to teraz, no wiesz, no to ogarnia teraz, tak? Jeżeli ktoś to zrobił jemu, no to kurwa, będzie mu ciężej. Mhm. Ale on jest takim chłopakiem, że on sobie da radę. Na to, że chciałbyś go gdzieś tam bardziej widzieć w tym świecie internetu, czy uważasz, to nie jest raczej świat dla niego i źle? A dlaczego nie? Przecież on się w tym tam czuje, kurde, wiesz, on jest w domu u siebie. No czuję się, ale gdzieś masz, tak jak ciebie, tak samo jego ludzie gdzieś są w tych frikach, a on raczej widać, że totalnie tego nie chce. W sensie, no ty już w tych frikach jesteś. Może nie chce, może na razie nie chce, może gdzieś tam kiedyś sobie powiedział, może, że nie. Tak samo jak kiedyś powiedziałem, że na przykład, jak miałem chyba 12 lat, powiedziałem, że nie będę brał narkotyków i nie będę palił. I tego się trzymam. Tak samo, że sobie kiedyś Artur powiedział. Nigdy? Nie. Jednego dnia paliłem, nie wiem, tam na 5, na 6 przerwach, latało się, kurna, za szkołę, kurna, na każdej przerwie tak. Kolega powiedział, a weź tak, że babcia idzie. Kurwa, raz sobie brzmiące, później już nie paliłem. No. I do dzisiaj nie palę. Marihuankę tylko paliłem tam, wiesz, tam w 2000 roku, jak mieliśmy swój bar, bar Phantom w Mińsku Mazowieckim, no to tam się działo, tam się takie piekiełko, to było techno, i żeśmy siedzieli na takich hokerach, nie, i wiesz, kurwa, no. I tam te chamej małe, kurwa, jak te myszki Miki popierdalali w tych małych rękawiczkach białych i gwizdki, kurwa, szok niedowierzania, kto mówi, Andrzej, nasz wódz, nie pozdrawiam.
No ale właśnie, no i czyli co, widziałbyś tego Artura i z kim? Oczywiście, że tak, ale wiesz co, no tak, on się idealnie nadaje i z gadką, i z osobowością. No właśnie, tylko jak jego formą jest, tu wiesz, tu było ciężej, no bo wiesz, no wiadomo, to jest gadka i wiesz, i ta cała otoczka, no to jest wiadomo, to jest część tego wszystkiego, tylko później trzeba właśnie się napierdalać, a czy Artur będzie miał siłę, żeby się przygotować, czy będzie miał takie zacięcie jak kiedyś, czy starczy mu sił, no bo tu rozmawiamy o siłach, a nie o technice i umiejętnościach. No a zgodzisz się z opinią, że często była taka opinia, bo tam gdzieś była jakaś wymiana między, znaczy wymiana, Don Casio się wypowiedział o Arturze. Oczywiście pozytywnie, nic tam go nie zaczepiał, ale wiesz, gdzieś tam było, że Artur nawet teraz bez formy mógłby Kasiusza pokonać. Ja szczerze chyba się za bardzo z tym nie zgadzam. Nie, wiesz co, to jest sytuacja taka, że Kasiusz cały czas trenuje, on cały czas jest w formie, on pomimo tego, że baluje, to on trenuje. A Artur, kurwa, no Artur już chyba długo nie trenuje i wiesz, umiejętności, technika to jest jedno, ale kondycja, szybkość, siła, wytrzymałość to jest drugie. A jedno bez drugiego to kurde, wiesz, możemy, wiesz, jakby jedną rundę toczyli, to wiesz, może tak, ale nie, wiesz, no tu mamy minimum te, powiedzmy, te 3x3 minuty, a więc nie sądzę, nie dzisiaj. No właśnie na przykład, a ty dlaczego z Don Casio? Nie, no bo my sobie tam gadaliśmy o tym gdzieś za kulisowo. Ale właśnie chodzi mi o to, że no wiesz, mówi się właśnie o tym twoim wejściu do freaków, ty jesteś w tym MMA VIP, ale gdzieś ludzie chyba chcą cię w takim większym, w jakichś większych ale federacjach. Ale to ja nie mówię, tylko wiesz, tylko z tego tylko co właśnie, wiem, mam za mało lajków. No, ale właśnie dlaczego ludzie cię chcą? Gdzie jest, na przykład pod wywiadami z tobą zawsze jest dawać go do freaków i właśnie chodzi o to, że wiesz, Fame, no Buhai League, czy tam na przykład teraz Cloud, no nawet już Prime, a ty, umówmy się, są, wiesz jak jest we freakach, są te federacje większe, no i są te takie troszkę mniejsze, mniej zasięgowe i gdzieś ludzie chcą cię w tym takim większym mainstreamie i dlaczego nie? Powiem ci coś w sekrecie. Tylko nikomu nie mógł, zostanie między nami i na Facebooku. Dobra, nie słuchajcie. Bo tak naprawdę jestem kurwa normalny, kurwa, ja nie jestem nawet jednięty, no. Jestem bardzo wiesz, normalny. Kurwa nie, no wiesz, jest sytuacja, wiesz, ja sobie stworzyłem siebie takiego jebniętego, bo tak mi łatwiej się żyje, bo wiesz, bo ja nie udaję, ja taki jestem. Mhm. To nie jest tak, że ja tam jakoś tam stworzyłem postać i ja sobie tak kurwa żyję, ja kurwa idę, wychodzę kurwa za drzwi i kurwa jestem kurwa nagle kurwa, wiesz, inny normalny. Nie kurwa, jestem cały czas taki sam, bo mi tak po prostu jest wygodnie, ale właśnie to bo mi jest fajnie. No spoko, nie? No to wiesz, no tylko ja jestem taki, że wiesz, ja też... Nie będę kurwa tak zwanie dymił, nie będę kurwa zaczepiał, nie będę kurwa odpierdalał, dopóki coś mnie nie wkurwi tak naprawdę, bo ja nie jestem takim, ja jestem atencjuszem, ale nie jestem kurwa takim farmazonem, że wiesz, że tu będę robił dyma, kurwa tam pójdziemy, kurwa ty wiesz, fajnie było, super, nie. Nie, jak my tu zrobimy dym i ty mnie tu wkurwisz, to wyjdę kurwa tam i ci wypierdolę kurwa za kamerami i ja się nie będę przyjmował kurwa, wiesz, czymś. No. Tylko ci po prostu zajebię, bo cię kurwa nie lubię. A jak cię spotkam kurwa gdzieś indziej, to ci zapierdolę, chociaż kurwa kamieniem cię rzucę, bo na przykład nie będę cię mógł kurwa dościnąć, bo kurde, bo będziesz szybko spierdalał, albo ktoś będzie stał między nami, wiesz. I ja generalnie jestem takim, takim prostym chamem, kurde. Mhm. Jak mnie wkurwisz, to ci zajebię. I nie będę farmazonił, że mnie wkurwiasz, a tam będę piątki zbijał. No nie, kurde, wiesz. I wiesz, tak samo nie będę, wiesz, gdzieś tam brał takich rzeczy, że... A tu ci powiem, kurwa, już ci mogę to powiedzieć, czy się nie obrazisz, kurwa? Nie, no po prostu ja prowadzę rozmowę. Tak dla mnie rozmowa to jest taka, że rozmawiamy, ja myślę i to mówię, a jak ty coś odpowiesz, to ja ci po prostu na to odpowiadam, a nie się będę zastanawiał, kurna, co ja powiem, czy to na przykład się komuś spodoba, czy na przykład cię nie urażę, czy kurna, wiesz, powiedziałem coś źle, jak cię urażę, to cię przeproszę i kurna, i spoko. Jak zasłużyłaś, no to kurwa powiem, dobra, pierdol się, zasłużyłaś, tak? I to wszystko, a takie, wiesz, takie gry, kurwa, to nie dla mnie, wiesz, jakieś tam jakieś układanie, wiesz, że sztucznych konfliktów, mam to w chuju, naprawdę, kurde, no. No nie, nigdy nie byłem farmazonem i ja nawet dla kasy nie zrobię tego i nie zmienię się. Ja dla kasy jestem w stanie zrobić dużo, ale nie wszystko. No ale dobra, no to na przykład ty, ale są osoby, w sensie wiesz, są dwie strony tej walki i o ile ty na przykład możesz być pokojowo nastawiony, to ktoś gdzieś może nadepnąć na ścisk, czy to wiesz, sztucznie czy nie sztucznie, ale tu już możesz prawdziwie mu odpowiedzieć. A to tak, to rozmawiamy tak, dlatego ja nikogo nie zaczepiam. Jak była walka, była sytuacja z Kasiuszem, że wypadł mu przeciwnik, jakże cię napisałem, kurde, tam oznaczyłem, kurde, chętnie zawalczę, zrobię parę groszy i zrobię sobie promocję mojej marki Jeb i ja jakby coś jestem do dyspozycji. Mhm. Tak samo do Arka Tańculi, też tam któregoś dnia jakieś walki mu wypadł przeciwnik. Ja mówię, to samo napisałem bardzo chętnie, wiesz, też nie ma problemu i bez żadnych spinek, bez żadnych tych, spoko się mogę ponapierdalać, przygotuj się nawet cię na jebie, kurde, bo później zarobię więcej, nie ma problemu. A co ci Arek odpisał, dlaczego nie chciał na przykład tej walki z tobą? Czy... No bo muszę się wstawić w kolejce, bo od niego jest tam, wiesz, ktoś tam, wiesz, on może ma za mało lajków, wiesz, no nie wiem. Napisał no. Się za mało lajków? Nie, po prostu gdzieś tam, akurat Kasiusz był akurat na wywiadzie u Andrzeja Kostyry i gdzieś tam rozmawiał, że musiałby ustawić się w kolejce, bo do niego jest kolega. Faktycznie, no, ale ja mówię, ale ja jakoś tam nie szukam jakichś tam spin z wad. Oczywiście kasa bardzo chętnie
będzie zarobił i zawalczył, no bo szukam kasy, jakby nie było, ale nie za wszelką cenę nie będę zrobił siebie pajaca, którym i tak jestem, ale jestem z wyboru, a nie kurde z tego, że muszę być. No to, że mówi się przy twoich umiejętnościach w boksie nawet, mało kto będzie chciał z tobą walczyć, no właśnie dlatego ty powiesz się gdzieś tam, może kasy już, no ale mówisz, że kasy na razie nie. No nie chciał. No a tak, no to ciężko jest, bo nawet sobie tak rozmawialiśmy poza kamerami i szukaliśmy i no jest ciężko. Łaszczyk. Łaszczyk. Nasz głos za kamerę się odzywa Łaszczyk. Płaszczyk! Kamil, kurwa, nie słuchaj go! Kamil, nie będziesz bity przez Rafała. Nie, no gdzie? No, przecież no, Kamil, to gdzie? To w boksie, w MMA? No nie. Zresztą wiesz, to... No w boksie chyba... No, chociaż no, wiesz, to tam generalnie jakby ktoś konkretnie zaproponował na przykład konkretnego przeciwnika, bez względu na to, czy był Kamil, czy ktoś inny, i konkretne pieniądze i konkretną formułę, no to po prostu ty wiesz, no ja siadam i rozmawiam, tak? No, bo to jest wszystko do ustalenia. Tak samo jak z Damianem Gigorem. Ustaliliśmy, wiesz, no, wagę, rundy i formułę walki, tak? Mhm. I to spoko, wiesz, akurat z Damianem nie mam żadnej spinki, bo Damian jest normalny chłopak, ja z nim przegrałem i nie ma tematu, a to, że ja wziąłem walkę przed, to jest moja sprawa i moja brocha, i to nie ma znaczenia, no dlaczego mam być do niego, kurwa, ale... mieć spinę, bo wygrał ze mną? Ale mówisz, teraz będziesz chciał się przygotować, się już wiesz dużo o tej teraz walce. Teraz go najebie, nie, ja teraz chodziłem. Ile będziesz się przygotował, o to mi chodzi, ile będziesz się przygotowywał, bo ty mówisz, no może tydzień, wiesz co chodzi, ty tak i tak nie trenujesz. Dobra, weź, mam 2 miesiące, mam dużo czasu, mam dużo czasu na zastanowienie się, ile poświęcę czasu na przygotowania. Nie wiem, na razie nie mam kasy, może bym sobie było w góry, kurna, może ktoś ty mnie zabierze w góry, pobiegamy sobie razem czy coś, nie? Potrenujemy, wiesz, no jakbym znalazł sponsora, który na przykład by wyłożył tam jakieś tam kwotę, żebym mógł jechać w góry, na przykład się przygotować, pobiegać i na przykład porobić siłownię czy cokolwiek, wiesz, w górach złapać tlenu, no to ja wiesz, bardzo chętnie skorzystam. Masz żadnego sponsora? No nie, no ja sobie żyję sam, jak wiesz, żyję sobie tak, żyję, no na razie skromnie, bo sytuacja życiowa, no ale tak sobie na razie tak radzę, wiesz, i tylko u mnie jest większy problem, bo u mnie ta niechęć do treningu, niechęć, no to taka właśnie nie chce mi się, brak motywacji, tak, to gdzieś to, a tutaj też za tą walkę też dużo nie dostanę. Dlatego też nie mam z czego wziąć, pożyć, nawet później oddać, żeby sobie jechać w góry się przygotować. No i gdzieś tam będę sobie, gdzieś tam w piwnicy, gdzieś tam sobie potrenuję, nie żartuję, bez serca, wiadomo, Leszka. Dobra. Krystian, poproszę kamerę główną. A która to? Tamta. Szanowni Państwo, serio mówię, jeżeli chcecie, bo uważam, że naprawdę za to, ile w życiu osiągnąłeś i za to, ile w życiu jeszcze możesz osiągnąć, właśnie jeżeli chodzi o tą rozrywkę dostarczoną widzom, serio, apel. Jeżeli ktoś z Was jest chętny, żeby właśnie zająć się... Wzruszyłem się już. ...medialnie. Dlaczego? Nie, bo naprawdę, stary, ja Cię bardzo lubię i życzę Ci w życiu jak najlepiej. Pięć dych Ci dam po wywiadzie. Nie, naprawdę, jeżeli ktoś z Was byłby chętny, piszcie czy do mnie na kontakt albo do Ciebie na Insta. Może akurat uda Ci się jakoś pomóc, żebyś tam karierę sobie... Serio, ja bym sobie pojechał w górę, ja bym sobie, wiesz, poświęcił te... Tam ten tydzień czasu, 10 dni, wiesz, w górach, żeby się przygotować, bo jak wiesz, ostatnio miałem problem, na przykład, no mam anemię w dniu dzisiejszym, nie? Tam badania już coraz lepiej wychodzą, no ale gdzieś tam był właśnie z tym problem i właśnie się okazało właśnie, że te ostatnie moje 2 lata życia właśnie, które spędziłem no, w różnych miejscach gdzieś tam, żyjąc w różny sposób, no gdzieś tam spowodowały, że w dniu dzisiejszym mam anemię, na szczęście nie białaczkę, ale anemię, no i gdzieś tam pracuję właśnie w ten sposób, żeby gdzieś tam to wszystko podnieść, ten mój poziom hemoglobiny, który już był w tragicznym już momencie, już w tragicznym byłem stanie. No i gdzieś tam zawsze gdzieś tam jakiś kurs rehabilitacyjny by się przydał, spoko. No ale tak samo z tym barkiem, to co ty masz... Że... Kurwa, ja pierdolę. Ale no wiesz, o co chodzi? Wszystko fajnie, ja mówię, miałem przejebane, przez rok w chuj miałem przejebane, później tam było wszystko fajnie, wszystko elegancko, później akurat znowu przejebane. I bark. I później koledzy mówią, Rafciu, chodź z nami, kurna, pojedziemy na narty, kurna, oderwiesz się od wszystkiego, pobawimy się, kurna, nie, zapomnisz o wszystkich, kurwa, smutkach, żalach. I kurwa, zrobiłem drugi raz ten sam błąd, kurwa, i posłuchałem ich i to posłuchałem tego samego, kurwa. Grzesiek, kocham cię, ale spierdalaj. Słyszałaś o mojej wycieczce w góry w 2021 ale roku. Ale mówimy jak... oficjalną wersję, czy tą dla mediów? Ale nie, w góry, jak pojechałem i się zgubiłem. A to nie, to nie słyszałam tego chyba. Chyba się nie opowiadałem. W 2021, kiedy zacząłem mieć miejsce to moje tragiczne wydarzenia związane z rodziną i moje życie osobiste, jak zacząłem już być na takim kurwa etapie, takim stanie, że kurwa ja pierdolę, to jeszcze za mało powiedziane, to mój kolega powiedział tak, Rafciu, jedź w góry, tam na tydzień odpoczniesz, wiesz, pochodź po górach, przemyślisz wszystko, wrócisz, wiesz, na odwane energią i ten, kurwa, może i masz rację, wiesz, i pojechałem. I kurwa, to był błąd, kurna, bo pojechałem w góry, wstałem późno,
mówię, idę kurde na Kasprowy, a że znałem drogę na Kasprowy, to sobie poszedłem, ale że deszcz padał i była burza, i jakoś szedłem i tam patrzę, kurwa, tam nikogo nie było, tam może 5 osób minąłem po drodze, nie? No i to sobie szedłem na Kasprowy, doszedłem kurwa na Giewont, nie? Mokry cały, kurna jajca, kurna nawet nie spocone, tylko mokre kurde od wody, od deszczu, buty, skarpetki, kurna gacie, wszystko kurda. Mówię, dobra, wracam. Mówię, chuj, no dzisiaj się pomyliłem, ale jutro będzie lepiej, nie? Mhm. I pojechałem, no i kurwa, i się pomyliłem znowu, bo poszedłem, kurna, wyszedłem bardzo późno. Wstałem chyba o 12, wyszedłem tam, nie wiem, pierwsza, druga. I słuchaj, kurna, doszedłem na Kasprowy, już tą ścieżką co prawilną, co trzeba. Mhm. I kurwa, akurat kolejkę, kurna, wiesz, wyłączyli, bo już nie było zjazdów, już nie było ludzi. Kurwa, muszę wracać. A ja całą drogę, kurwa, wiesz, słuchaweczki, tu, idziemy, kurna, nie muzyczka, kurna, motywacyjna. Kurwa, ty, wiesz co, i schodzę, kurna, i złapał mnie mrok. Jedna butelka picia, aż mi dreszcze przeszły. Patrz. Ej, racja, no. Kurwa, ty, naprawdę. Ja zawsze opowiadam to. Miałem jedną butelkę półlitrową coli, mhm. dwa batoniki, telefon naładowany do pełna, ale niestety przez całą drogę słuchałem muzyki, a więc tam chyba, nie wiem, ze 3 godziny szedłem, ze 3,5, nie pamiętam. No jakoś tak, długo szedłem, nie? No i kurna, jak wracałem, to teraz słuchałem muzyki, bo wiesz, fajnie, czu, i kurwa, rozładował mi się telefon. Czyli tak, ani zadzwonić, ani muzyki, kurde, ani latarki. I kurwa, patrzę, kurwa, ja nic nie widzę. Jezus. Jak śpiewał Arturo Kołder... Patrzę i nie widzę! Słyszałeś tę muzykę? Patrzę i nie widzę! Arturo Kołder, kurna. Jak to się skończyło? Ty, i kurwa idę i serio nie widzę nic. I mam tak drogę, tylko tak jeszcze kątem oka w lewo, w prawo. Już było bardzo ciemno, no. I wybrałem drogę w prawo. No i kurwa, to był błąd, bo wybrałem w prawo, idę i nagle kurwa czuję skały pod sobą, nie? Ale przysięgam, nawet kurna, nawet nie widziałem na 10 centymetrów. Idę po macku. Nie mogę zadzwonić, mam latarki, kurwa, muzyki też nie mam. I kurwa ty, i doszedłem kurwa gdzieś tam, ten tam macam, kurna wiesz, na czworaka, skały gdzieś tam, mówię, ja pierdolę, dalej nie idę. I mówię, kurwa, no będę tu spał. I sobie siadłem. I tak sobie myślę, nie kurwa, przecież jestem Jackiewicz, będę krzyczał, nie? Nie będę wołał pomoc, kurwa, ja przecież twardziel, kurwa, spod kubyńskiej remizy, gdzie kurwa chamów napierdalałem, przyjeżdżali, kurwa, chcieli mnie zabijać, mordowali, pistolet przy głowie, butelka, kastet, kurwa, porwany, wszystko. Ja kurwa, gdzie? Posiedziałem kurwa 5 minut, tak mówię, tak, chuj, tam będę krzyczał. I wiesz, na cały głos, kurwa, wiesz, ludzie ratunku, pomocy, zgubiłem się, nie żartuję, to naprawdę nie żart, zgubiłem się. I okazało się, że pomiędzy mną, a tam ludźmi, którzy szli gdzieś tam z latarkami, była przepaść, nie? I tam gdzieś tam w oddali oni krzyczeli, nie? Że wiesz, a tam dawaj tutaj, tam. I tak metodą prób i błędów, po omacku, obszedłem to, wszedłem na tą ścieżkę, kurwa, nie wiem, jak to mi zajęło bardzo długo. Doszedłem do nich, mówię, kurwa, dobra, schodzicie? Oni nie, idziemy na górę do schroniska. I to kurwa, wierzę, nie żartuję. I ja mówię, no kurwa, ja pierdolę, to pożyczcie mi tej latarki czy coś. Nie, bo jutro też wychodzą, nie? No ale dobra, to może iść z nami, mam jedno łóżko wolne. Mówię, to chuj, no, a macie coś do picia? No mamy, no to polali, kurwa, tam coś ten, żeśmy wypili tam po 2, po 3 lufy, kurwa, na miejscu, żeśmy się zebrali, poszli. I ludzie wracali w drugą stronę ze schroniska, schodzi na dół. Mówię, mieli latarkę i powerbanka. Mówię, kurwa, ludzie, wracam. No to mówię, podziękowałem chłopakom, kurwa, też pozdrawiam. I zszedłem z nimi, oni mi dali powerbanka. Zaświeciłem sobie telefon, latarkę, kurde, wiesz, i zszedłem. Kolejny czas i okazało się, że byłem chyba 9 albo 10 godzin w górach, bo chyba wyszedłem o 12, tam pierwszej, a dotarłem z Mchatem jakoś tam około 10. Uff, kurwa, dotarłem. Na drugi dzień, na trzeci, kurwa, spakowałem się, pierdolę, mówię te dzięki Grzesiu, kurwa, zazwyczaj, super, zajebisty jesteś gość, kurwa, zajebiście. I to była wyprawa dzięki Grzesiowi, żeby się zresetować. No i kurwa, pamiętny, kurwa, bar, kurna, kolejna sytuacja, przejebane wszystko, kurde, wiesz, ten, zacząłem jakoś tam wszystko sobie układać, mój Grzeniu mówi, kurwa, dwa Grzenie, kurwa, ten Grzegorz i Szosta, kurwa, i całeczka, kurwa, ty. Mojemu Grześkowi całeczce ujebało dwa palce, kurwa, i ta zwała się sobie, jak to sobie, tak, ja mu pierwsze, co kurwa, przyszło głowy, to jak teraz zmieszał mi palcówkę? Serio, był w robocie w Niemczech, ujebał mu dwa palce. I teraz wiem, no weź. Kurwa, ja pierdolę. Tak, fajnie, ale wiesz, no ale jednak wiesz, gdzieś, no wiesz, to prawa ręka, wiesz, lewą ręką, wiesz, no można, ale to na obcego, kurwa. Dobra, wróćmy do poważnych tematów. No i pojechałem tak, jechałem 500 km,
do, nie pamiętam jak to było miejscowe, ale nie było zakopane. Pojechaliśmy 500 km na narty. Dwie torby spakowane na torba na narty, wszystkie rzeczy, wiesz, ciepłe, wiadomo, czapki, wiesz, rękawiczki, buty, spodnie. A druga moja torba, wiesz, rzeczy osobiste, nie? I przecież ten kurwa Grzesiek, przecież ten kurwa grubas jeden mówi, dawaj przerzucamy do mojego samochodu torby. I tu żeśmy te torby, i oni wrzucili torby do innego samochodu i pojechałem tylko z torbą z rzeczami osobistymi, kurwa na narty, 500 km. Dojechałem, mówię, ja pierdolę, no i żeśmy dojechali, doszliśmy na ten, doszliśmy do hotelu, dojechaliśmy i ja patrzę i mam rzeczy na narty. Mówię, chuj, to dobra, poczekam na was, kurwa, się wezmę flaszeczkę, poczekam na was, jak zjedziecie, nie? Nie, dobra, dawaj, skompletowali mi, wiesz, to wszystko, żeśmy wzięli, założyłem tam od tego czapkę, od tego bluzu, od tego buty, pojechaliśmy na stok, do Zieleńca, w Zieleńcu byliśmy. I 20 minut wybierałem narty, wiązania, wiesz, tu wszystko fajnie, tam, wiesz, wypili tam, wiesz, po jednej lufie, po jednej i półtora piwa Grzeńca, półtora, tam takie małe są. I kurwa, mówię, jestem gotowy, nie? I wyjechaliśmy. No i spędziłem na stoku 2 minuty i się okazało, że bark do operacji wyskoczył, zwichnięcie 3 stopnia, wyskoczył bark. Ale ty się wywaliłeś stojąc. Nieprawda. Oficjalna wersja przyjmuje to, że jechałem 80 na godzinę. Na krechę. Na kredę. Krechy nie, ja tylko wódka. I zapierdalałem. Naprawdę? Oficjalna wersja 80 na godzinę. Prawdziwa, stałem faktycznie, się wyjebałem, bo przekręcałem się tam, żeby iść tam, gdzie oni mi wysłali. Bo ją tak, ja mówię, jadę tam, mówię, zmieszczę się tam pomiędzy te drzewa, nie? Ja mówię, kurwa, Rafciu, wyspuść, co zrobisz? Mówię, spokojnie, wszyscy mi śmiertelny, nie? No. Nie, Rafał, jedź tędy bokiem, bo tam jak pojedziesz bokiem, to wpadniesz ewentualnie w te siatki, tam takie były. No dobra, chuj tam, nie, to zrobię pierwszą próbę, nie? I się odwróciłem i się wywróciłem, kurwa, upadłem tak niefortunnie na rękę, że tylko usłyszałem takie coś, wiesz, upadłem tak, i tak, kurwa, leżę, mówię, tak, gość koło mnie przychodzi, co, dzwonić po GOP? I mówię, tak, mówię, serio? Serio. No i wstałem, tak, kurde, już później. No ale czemu ty tego, i to jest właśnie to, o czym ja się z tobą wkurzam na ciebie, to tak, dlaczego tego barku nie zrobiłeś? No bo była taka sytuacja, że najpierw nie miałem ubezpieczenia, bo ponieważ nie byłem zarejestrowany, bo wiadomo, że musiałem, kurwa, z pewnych względów zamknąć firmę, a więc nie miałem ubezpieczenia. Kto pomyślał, że ja pojadę na narty, rozjebię do operacji, kurwa, bark, nie? No. A więc nie potrzebowałem ubezpieczenia. No i pojechałem do jednego szpitala. W jednym szpitalu się okazało, że nie mam ubezpieczenia, więc, kurde, pojechałem. Zarejestrowałem się, bo zatrudniłem się, bo musiałem się zatrudnić, żeby mieć to ubezpieczenie. Dzwoni do mnie, żeby przyjechać, a więc ja pojechałem, a chuj, tam na razie jeszcze nie mam, to mówię, dobra, to tam jakoś spoko jest, to dziękuję, bo już mnie zaprosili na operację w poniedziałek, żeby wtedy operować. No, no i tam później pojechałem, ale później się okazało, że mnie jednak boli, że jednak to coś mi wystaje, a kupiłem fajną koszulę taką, wiesz, taką obcisłą i to jest, kurwa, chodzę teraz L albo XL i taką obcisłą i mi, kurwa, wystaje ten bark, mówię, kurwa, fajna koszula, mówię, chuj, tam może zrobimy ten bark, nie? No i pojechałem, kurwa, do drugiego szpitala. I tam mnie przyjęli, ale tam, kurwa, taka operacja nieplanowa, więc muszę czekać, jak ktoś wypadnie, więc mogę czekać dzień, dwa, trzy, tydzień, miesiąc, nie? I ja tak, ale jak to, kurwa, miesiąc? Ja będę musiał siedzieć, leżeć, nie jeść cały dzień, czekać na operację? No tak. Mówię, dobra, jakoś, kurwa, spróbuję, nie? No. I tam 3 dni przesiedziałem. Z czego przez 3 dni ludzi windą woziłem przez popołudnia, bo i tam chodziłem, łaziłem w lewo, w prawo, do góry, do dołu. Mówię, bo kurwa, bo się już nudziłem. Nie mogłem iść, nie mogłem jeść, nie mogłem pić. Mogłem tylko patrzeć co na fejsie, co wrzuciłem, tu tam poszedłem na spacer, tu pojeździłem ludzi. Windą powoziłem i na 4. dzień mówię, kurwa, no nie. I przyszedł do mnie pan ordynator i mówi, no wie pan, panie Rafale, to jest taka sytuacja, że to już coś się zabliziło, możemy robić, pana decyzja, możemy nie robić. I mówię, wie pan, co to chuj tam, ja nie robię, bo nie będę tu czekał. Mówimy o tej sytuacji z kwietnia? Nie wiem, drugi ostatnio. Szpital, nie, drugi szpital, to była jeszcze trzecia sytuacja. Okay, no. No i potem jest sytuacja, że ja poszedłem, ale potem mówię, dobra, to zrobię sobie USG. I na USG wyszło, że mamy, wypadł mi właśnie bark, to zwichnięcie 3 stopnia, już to już było zdiagnozowane i że mam naderwane więzadła. Mhm. No i poznałem pana doktora na SFC chirurga, który mówi, w poniedziałek żeśmy zrobili trening, mówi, to przyjdź do mnie we wtorek, no to jakoś tam coś ogarniemy. No i kurwa, pojechałem we wtorek i mnie, kurwa, chcą kłaść na stół operacyjny. Ale mówię, kurwa, fajnie, ale no wie pan, co jest taka sytuacja, ja obiecałem już 2 walki chłopakom, jednemu na wózku inwalidzkim, a drugiemu chłopakowi, co zrzucił 55 kilo, nie? Mhm. 2 walki bokserskie. Mówi, no dobra, on to tam gdzieś tam wpisał mnie, gdzieś tam, bo tam ktoś wypadł i akurat zrobiło się miejsce.
A więc mówię, no dobra, no tam dali mi 2 tygodnie, ja stoczyłem te 2 walki, jedną w sobotę, za tydzień stoczyłem w sobotę drugą walkę, ja mówię, dobra, to jestem, nie? No i pojechałem, wziąłem 2 kropróweczki już nad czczo przed operacją, już tam przed pan doktor na wywiad, żeby dowiedzieć się co jak, że tam porozmawiać ze mną. I tak żeśmy doszli do wniosku, że chuj tam w końcu nie robię pierdole, bo 3 miesiące zrobienie barku, 3 miesiące później, żeby to się zagoiło, a potem, żeby 3 miesiące, żeby znowu wyjąć te śruby, żeby znowu 3 miesiące z pół roku. Mówię, kurwa, tak liczę, to jest chyba 6 miesięcy, bo ja umiem liczyć, nie? Jest 6 miesięcy. Mówię, no to ja 6 miesięcy nie będę, kurde, nic nie robił. Tak, bramki, musiałem stać na bramkach, prowadzę treningi, więc nie mogę, bo komornik, pan komornik? Wszystkie komorniki to fajne chłopaki? Co wszystkich komorników? I ten. I mówię, no nie, no to chuj, to pierdolę nie robię, nie? I tam sobie wziąłem te 2 kropóweczki, zjadłem i pojechałem do domu i do dzisiaj tak już jestem. Ale sytuacja z koszulą jest okej, okay, w koszuli nie widać, bo jakoś tak wtedy bardziej wystawał, teraz trochę mniej. Teraz jest okej, okay. Patrz teraz. Jestem jak ten. Jak transformersi. Tak. Możesz się ten. No dobra, ale no okej, okay, no to walki w MMA to wyklucza, ale nie walki bokserskie. A też jest jeden pomysł, o którym ja nie wiedziałam o tym, widziałam wczoraj, dobra, jak się przygotowywałam. Ty chciałeś walkę tam, że 3 kobiety na ciebie, a to wiedziałam, chciałem, ale nie, to wiem, to wiem. To ktoś albo ta Moniczka. No. Ta Monika, najlepsza reporterka razem z tobą, bo jesteś ex aequo, nie? Nie obrażaj mnie. Znaczy... O, kurwa, będzie walka! Chciałaś, kurna, tą... Nikogo nie chciałam. FK, teraz będzie, kurna, Monika. Monika kontra Kasia. A ja będę sędzią. To będę mógł, kto wygra. Kto wygra? Kurwa. Komu byś zapunktował? Kogo bardziej lubisz? Sport, uczciwość. Dobra, ale ty mnie trenowałeś, więc jak z twojego skrzydła wyjdę, to... Ale ty trenowałeś. Ale no, mi wali spod skrzydła. Już się spociłem, kurwa, przy tobie się poce. Dobra, no i co? No i chodzi mi o to, że ten, że o tyle, o ile ten... Te 3 kobiety, ale to nie, no właśnie tak, ale wiesz co, to była taka sytuacja, że czy zawalczyłbym z kobietą, więc spoko. Ale ty mówiłeś, że 3 na schaby, że ty będziesz tak, tylko na schaby? Tak, wiesz co, była taka sytuacja z Lil Masti, nie? Że ona po którejś walce tam chyba z rok temu właśnie powiedziała, że chciałaby zawalczyć z mężczyzną, a więc ja napisałem spoko, ja biję tylko na schaby, ty pełne MMA, ewentualnie ja tam gdzieś tam mogę przedusić, złapać tam za szyjkę, nie? Delikatnie, możemy się ponapierdzielać, możemy powalczyć, nie ma problemu, no ale to takie, wiesz, takie moje rzucenie tylko, a potem właśnie na wywiadzie padło, czy z kobietą. Ja mówię, spoko, nie ma problemu, ja tylko na schabie, ja z 3. Ja mówię, chuj tam, spoko, ale tylko takie do 60 kg, żeby nie było, że kurwa kobieta 120 kg, kurna, a 2 po 80, kurna, nie? Mm-hmm. No nie, no tam wiesz, bez przesady, bo wtedy, znaczy nie, mógłbym się napierdalać, ale wtedy ja dusze napierdalam, kopię, wiesz, i wszystko robię, nie? Gryzę, tam drapię, nie? A widzisz, to jak jeden taki ten, zawodnik. Jak robi kotek? Jak robi kotek? Nie. A to nie, to coś innego. Tak, żeby kotek, a wystraszony kotek. Tak, nie, normalny sposób. Po co mieszasz, kurwa? Jest pytanie, co odpowiedzi, koniec. Tak szuplują. Kurwa. Ej, po prostu jest pytanie, a wy to zawsze rozkminiacie, wy tak, twój gatunek, tak. Jaki mój gatunek? Ja już żeśmy o tym rozmawiali z chłopakami, że to jest sytuacja, gdzie wy wszystkie jesteście sterowane jednym mózgiem i ten mózg, kurwa, jest niestety taki w podziemiach, kurwa, w takim nieprawda, w bunkrze. Nieprawda, ja jestem inna niż wszystkie. Tak, wszystkie tak mówicie, tak samo jak wjeżdżasz na rondo i, kurwa, nie patrzysz w lewo, kurwa, ty mówisz, ty patrzysz, to jest szybko nieprawiazny, masz kartę rowerową albo wędkarską i jeździsz na rowerze. Ej, jak się wjeżdża na rondo, to się patrzy, kurwa, w lewo, żeby, kurwa, ludzie, którzy jeżdżą w lewo, bo jadą naokoło, żeby, kurwa, mogli jechać, bo jak jest znak taki, że kółeczko ze strzałkami i ustąp pierwszeństwa, to znaczy, że musisz ustąpić pierwszeństwa temu, co jest na rondzie, a nie, że masz pierwszeństwo, bo jest same kółeczka i strzałki i jest tylko po prawej stronie. Uspokój się. Wiem, jesteś spokojna, nie chodzi o to, bo ja się wkurwiłem, by to, kurwa, nie mówcie, kurwa, co trąbisz? Trąbi, bo, kurwa, ma pierwszeństwo przed tobą, bo ty nie możesz wjechać na rondo. Tak samo jak się mówi, skręć lewo, kurwa, jeb w prawo. U, ja tak mam, ale tak mam osoby leworęczne. Kiedy... Ale dobra, to nie chodzi. Tak, bo wy macie, kurwa, te inne półkule, kurwa, nie, te mózgowe. Nie, tak, nie. Wy macie pomieszane, macie tuż zmienione. Ale leworęczne czy kobiety? Kobiety. Nie, my kobiety jesteśmy bardzo normalne. Jeździmy lepiej niż faceci. Słyszeliście? Dobrze, dobrze, słuchajcie. Dobre żarty. Dobrze. 3 kobiety, ja, walka, ja napierdalam tylko na schaby, możemy się lać, ja ewentualnie jakaś technika, duszonko czy coś. Kurwa. Nie wolno dusić. Ty, wszedłeś mi teraz. A, ty duszę. Wszedłeś mi teraz ambicje. Ej, posłuchaj. Za starych dobrych lat, lata 90, kurwa, Piotruś pozdrawia, mój kolega właśnie, który teraz jest, no nieważne, gdzie jest daleko. Zawsze jak nas, kurwa, denerwowały ten wasz gatunek, bo kurwa, się napiły się tych, kurwa, win. Mówię, kurwa, zamknij się, bo cię uduszę, kurwa. Mówię, kurwa, zamknij się, bo cię, kurwa, uduszę. Nie. I było tak. Duszę! I kurwa, weź! Mówię, kurwa, mówiłem. Serio, tak. A udowodnić, że jesteśmy lepszym gatunkiem niż ty?
Mam pomysł, no, bardzo dobry pomysł. No. Dajcie znać, co wymyślicie, ja to będzie rozdziałem, więc może trafię do tego momentu wywiadu. Co ty na to, jeżeli mówisz o kierowcach i tak dalej? Tak, zgadzam się. Żebyśmy zrobili, pojedziemy na tor wyścigowy i się pościgamy. Ja, ty, Ewa i weźmiemy kogoś jeszcze, jakiegoś innego faceta i zrobimy pojedynek faceci kontra kobiety. Spoko. Ja mam prawko. Git? Na taczkę, tylko zobaczymy, na taczkę z blendeku masz? Wiesz co, byś widział tylko tak mój dymek. Tak, dymek. Chłopie, kurwa, ty. Jestem córką kierowcy i wnuczką kierowcy. Tak, nie no, spoko, okej, pozdrawiamy ich kierowców, ale kurwa, to, że jesteś kurwa córką i masz krew w tobie, płynie zamiast krwi, płynie benzyna, to znaczy, że ty zapierdalasz i jest wszystko okej, kurwa, bo ty możesz zapierdalać, ale tylko na prostej, jesteś mistrzynią prostej. Ale jak kurwa trzeba zjechać w lewo, w prawo, to kurwa mylisz kierunki, sama powiedziałaś, się przyznałaś i teraz nie zmienię zeznań, a jak wjeżdżasz na rondo, to nie wiesz, kurwa, że lewo się patrzy, kurwa. Raz tylko. I to było na naukach jazdy, jedziemy. Była tak, stacja benzynowa, to szybko wam powiem, stacja benzynowa, był skrzyżowanie w prawo i zjazd w lewo do Wordu. I ten, i jedziemy, instruktor mówi, dobra, to teraz w lewo. A mówię, a dobra, jak będzie taka sytuacja na egzaminie, to co, to ja mam skręcić w stację benzynową, czy w to skrzyżowanie? W sensie w pierwszy możliwy zjazd w prawo, a ten, a on mówi, ale o czym ty mówisz, ty skręć w lewo. I mówię, ale no mówię, ale jaka będzie sytuacja? I wbijam ten kierunek w prawo, no właśnie. A on takie w lewo kręci. No właśnie, i teraz właśnie sama się przyznałaś i sama się zarałaś i chuj, i tak ja właśnie wszystkie one są. Nie, zobaczycie. Kierowcy nie. Bo miejsce kobiet jest w kuchni. Tak. I żeby nie był za długi łańcuch, żeby nie wychodziły kurwa na balkon, bo się spierdolą. No dobra, ale co, i to walka z kobietą, no na przykład, no to Lilmas już... Nie, ale serio, naprawdę, ale wiesz, ja już, kurde, wiesz, ja 2015 roku, 16 jestem już pojacem takiego polskiego boksu. Ale nie, no właśnie chodzi mi o to, czy ty serio chciałbyś takiej walki, no bo mówię, ale ja nie, ale to nie ma tak, że ja bym chciał, ja już, kurwa, wyzywam za stąd, to nie. Nie, to nie chodzi mi o to. Nie, generalnie tak, nie mam problemu z tym. Okay. Najebie kurwa was trzy, kurwa na schaby, kurwa rozpierdolę, kurwa uduszę, kurwa będzie kurczaki, kurwa jedną zabiję, drugą zabiję, właśnie... a cię zabiję nogą, kurwa i to, na jedną zostanę. To może właśnie wy zamiast Limasti Ewkę piątkowską, dlaczego nie? Chodźcie, kurwa. Ona nie ma się Ewka. Z kim iść, ty nie masz się z kim. Ewka, kurwa. Ale serio, widziałbyś coś takiego? Nie ma problemu, no co ty przecież wiesz. Znalazłem się rywala Ja jestem bezproblemowy człowiek. Ale to było fajne, bo naprawdę ja chciałabym cię kiedyś... I wiadomo, że nie w boksie, no bo wiadomo, bo w boksie cię leje. No bo... Kurwa, przyjdź na trening. Kurwa. I się zapytaj, kurwa. Ty wiesz co, dam rady, kurwa, FC? Przestań. Nie dać. Przestań. O tym nie gadamy. A tu nie gadamy, a o no tym tak. Nie gadamy. Nie, spoko. Ja mam nagranie jeszcze, żeś kurwa pierdoliła, że się Ewkę najebiesz, kurwa, jednak ją udusisz, bo ty masz kurwa parter, kurwa. A ja patrzę, kurwa, ja cię w parterze, kurwa, robię co chcę, kurwa. Ci prawie, kurwa, wątrobę, kurwa, udusiłem. Rafałku, nie robiłam ci nic, bo masz chory bark. Jak naprawisz bark, to wtedy pogadamy. Ludzie mówią, że mam chorą głowę, a nie bark, ale spoko. A ja się o ciebie martwię, dlatego nie będę ci krzywdziła. Tak, jasne, kurwa. Ale słuchaj, ale ja kurwa, ja to lubię. Uderz mnie. Lubisz? Nie będziemy się bić. Znaczy ciebie bić. Ale to jest trener naprawdę bardzo dobry, dlatego już zmierzając ku końcowi, czy te twoje treningi dla kobiet na przykład już są teraz coraz bardziej ważne? Tam Lady Fitness, tam byłem na treningu, tam dziewczynom się spodobało, ale gdzieś tam teraz jest, właśnie był gdzieś tam remont, później było gdzieś tam wakacje jakieś, teraz powolutku gdzieś tam i gdzieś tam temat ma wrócić. Ale wróci na której siłowni? W sensie wiesz co, tam generalnie tam chyba w Warszawie chyba, nie wiem, trzy czy cztery są, czy dwie. No czy tak, jeden z Ursynowie, a tych masz... Tak. No i gdzieś tam jest taka opcja, jest taki plan i... Jest taka możliwość ewentualność, także jestem otwarty, jak będą chciały dziewczyny, to spoko. No ale jakieś inne rzeczy takie, bo treningi ogólnie robisz w SFC i pamiętamy, tak. Że dalej robił grupę, tak. Czy nie? Tak. Tak. No a oprócz tego, ta twoja marka, ona się cały czas rozwija, jest coraz bardziej, bo w ogóle ty jesteś osobą, która ma multum pomysłów i właśnie, no właśnie. Ja bym chciała jeszcze o tym pogadać, bo to ile ty masz rzeczy, a to ile wdrażasz, a to ile jeszcze możesz wdrożyć, to jest coś... Tak, ja mogę dużo i mogę i mam różne pomysły, tylko jestem taki przyblokowany, ponieważ teraz sytuacja moja, która jest z komornicy i w ogóle i takie różne rzeczy, które gdzieś tam związane są z moimi długami, kurwa, którymi nie są moje, ale są moje, bo są na mnie, no to gdzieś tam powoduje, że no gdzieś tam jestem przyblokowany i coś bym chciał zrobić, ale nie mogę, bo zajebiste, kurna, fajne komorniki są czujne. No ale to może markę odzieżową teraz, będziesz wprowadzał to gdzieś czas... Tak, mam, tak, porobiłem. Wiesz co, tak, dobra, tak oficjalnie, oddaję markę, sprzedaję markę i ktoś to będzie robił. Po prostu ja będę komuś pomagał w tym, żeby można było to promować, bo powiedziałem, że będę po prostu pomagał w promocji, tak? Mhm. Tak, niedługo rusza projekt. Cała Polska będzie jebać. Założyłem sobie do końca roku, że chcę mieć 50 punktów, 50 sklepów w całej Polsce. Teraz to będzie oczywiście ktoś, nie ja, bo ja nie mogę. Ale że 50 sklepów. I teraz właśnie szukam sklepów, gdzie będę mógł sprzedawać swoje rzeczy, gdzie w danym sklepie będzie cała kolekcja moich. Mam koszulki damskie, męskie, bluzy, fajne z kapturem, bez kaptura, spodenki krótkie. Dresy mówiłem, tak. I
Tak, i będę gdzieś chciał to sprzedać w Polskę. Szukam także sklepu właśnie, gdzie ktoś by chciał podjąć współpracę i tam będę wysyłał, tam będę jeździł, tam będę zawoził. I chcę się dogadać i chcę to zrobić i tak sobie założyłem. I jestem właśnie na tym etapie, że mam jeszcze pół roku na to, co właśnie sobie założyłem i jestem gdzieś tam już teraz gotowy na to, żeby to zacząć robić. A to już takie większe sklepy? Na przykład ja Ci mówiłam, uważam, że akurat Twoje hasła, które są na Gorzlukach, one są super, ale właśnie w jakieś takie miejscowości turystyczne, gdzie... Wiesz co, tak, generalnie nie ma znaczenia. Ja po prostu chcę, żeby tak moje hasło brzmi, cała Polska będzie bać, jej pies wszędzie, że wszystko jedno, czy małe sklepy, czy duże, czy małe miejscowości, czy większe, czy bazarki, czy internet, nie ma znaczenia. Po prostu mam w tej chwili pierwszą partię ciuchów, które zamówiłem i teraz właśnie robię porządek. Tylko się kurwa zbierałem cały czas. Kurwa zbierałem wszystko, bo fajnie, kurwa to trafiłem kurwa do szpitala, kurwa z podejrzeniem białaczki, że umieram, ja jechałem do szpitala umrzeć. No i kurwa gdzieś to wszystko w pizdu, mówię, kurwa zmarnują się te ciuchy, kurwa, bo wiesz, zaraz gdzieś tam kurwa leżały, kurwa, wiesz, jak ja umrę w szpitalu, to w szpitalu to będą leżały ciuchy moje, kurde, wiesz, w pokoju i zaraz je mole zjedzą, nie? Nie, tak pół żartem, pół serio, ale serio, tak, wiesz, tak gdzieś tam to wszystko gdzieś tam się tak pokładało, że znowu mi gdzieś to siadło i gdzieś tam już znowu po kolei sobie po troszeczku układam, żeby to znowu zacząć i właśnie w takim samym etapie, gdzie teraz właśnie szukam tych sklepów, szukam, kurwa, chuja szukam, jaka kurwa, nawet nie zacząłem szukać, nawet to wszystko mnie leży porozpierdalane, kurwa, nawet ci dałem koszulkę nieupracowaną, bo gdzieś tam była zniesiona, wyszarpałem gdzieś tam z tego. To mi dałeś już kiedyś, wcześniej. A tą kiedyś, to tam, to co tam, że tak. No i gdzieś to chciałem robić. I kurwa. Koszulek, ty masz jeszcze co? Miałeś energetyki? Tak, wiesz, ale, z energetykami jest taki problem, że potrzebowałbym kogoś, jakiegoś wspólnika, który by włożył kasę, bo teraz trzeba włożyć około 200 tysięcy złotych na 250 tysięcy sztuk, które jest minimalne zamówienie. Magazyn, no wiesz, też to dystrybucja, sprzedać to i to jest, wiesz, to jest takie duże przedsięwzięcie, na które mnie w tej chwili nie stać. Mhm. Jakby ktoś chciał wejść w spółkę, pół na pół zyski oddaję, także bardzo chętnie się podzielę. Co by cała Polska mogła jebać? Jeb, jeb, jeb. Mam też, wiesz, wódkę, jebionka, strzykawka pod spodem. Mam też piwo mocny jeb, także też mogę robić. Ale to jest w sprzedaży, czy nie? No nie, bo to wszystko było w sprzedaży, wiesz. A to wszystko gdzieś tam, ja to robiłem przed tym, jak się wydarzyło to, co się wydarzyło w moim życiu. Później ja po prostu padłem pod każdym względem, pod każdym kątem życiowym, fizycznym, psychicznym, mentalnym i po prostu gdzieś to wszystko siadło, nie? Teraz gdzieś tam już znowu zaczynam żyć, znowu zaczynam to gdzieś tam robić i znowu gdzieś tam mam pomysły mam cały czas, ale jednak gdzieś dopiero gdzieś to mam zamiar zacząć znowu gdzieś tam wskrzesić. No i tak samo ten ostatni pomysł, który ja jestem wielką fanką tego, tak jak to chyba było na Polsacie, ten tylko jeden, że osoba... Nie, tylko walcz. Nie, do KSW. Ale mój pomysł jest tylko walcz. No tak, i właśnie o to mi chodzi, że to jest na zasadzie właśnie tego konkursu do KSW, tylko że ty chciałeś dzieciaków, tak? Tak. Powiedz właśnie o tym, bo to jest turbo ciekawe i ja naprawdę trzymam kciuki, żeby to się kiedyś udało, bo jest to naprawdę bardzo fajne. Wiesz co, ja wymyśliłem coś takiego. To jest projekt Tylko Walcz. Nawet na Facebooku zrobiłem sobie stronę internetową. Nie internetową, tylko na Facebooku. Tylko Walcz. I wymyśliłem coś takiego, że szukam małolatów z Poprawczaka. Mhm. Już takich tych 16 czy 17 lat bardziej, że za rok gdzieś tam będą mogli wyjść i dalej kontynuować swoją przygodę. Ewentualnie z domu dziecka, też gdzieś tam w tym wieku, że daje szansę na przykład 10 chłopakom, 8 powiedzmy 10, 8-10 chłopakom z całej Polski, z ośrodków wychowawczych, ewentualnie druga edycja z domu dziecka, ewentualnie odwrotnie. Mhm. Którym daje możliwość trenowania, sprzętu i walki. Czyli dany chłopak dostaje ode mnie to wszystko, ma tylko trenować, musi poprawić swoje zachowanie, swoje ceny, powiedzmy, jeżeli chodzi, no wiadomo, że uczy się, tak? Swoje podejście do życia, do otoczenia, do rówieśników, bo prawdopodobnie takie problemy są tam, bo tam są ze wszystkimi problemy. Dostaje szansę, możliwość walki, gdzie będzie walczył na gali boksu zawodowego. Gdzieś tam oczywiście na początku gdzieś tam będzie otwierał galę, ale dostanie możliwość walki i robimy turniej. 8 chłopaków, 8 poprawczaków z całej Polski walczą między sobą. Dwie ostatnie walki, półfinał i finał, jest gdzieś tam blisko walki wieczoru, bo to jest gdzieś tam wydarzenie. I promujemy właśnie taką właśnie pomoc właśnie dla takich ludzi, którzy trafili do tego ośrodka z jakichś powodów, tak? I dzisiaj dostajesz ode mnie szansę. Masz szansę dzisiaj zmienić swoje życie. Jeżeli wykorzystasz ją, no to ja ci pomogę. Jeżeli nie, to spierdalaj, bo jesteś kurwa debilem, tak?
ja jakieś taką szansę dostałem, taką możliwość, ja to wykorzystałem i teraz tak samo chcę dać te właśnie takie szanse takim właśnie ludziom, którzy mieli jeszcze mniej szczęścia jak ja, bo ja nigdy nie trafiłem do domu dziecka, bo moja mama zmarła jak miałem 20 lat, a do poprawczaka też nie trafiłem, ponieważ no gdzieś tam mi się udało, do więzienia też nie trafiłem, bo gdzieś tam mi się udało, bo miałem więcej szczęścia jak rozumu, a więc jestem jebnięty. Z tego powodu już dzisiaj wiadomo, to jest diagnoza i ja chcę dać im szansę. Wykorzystasz, ja Ci pomogę. Był też dalej kontynuacja tego, też w fundacji musimy zakładać Tylko Walcz, tam z kolegą z Białegostoku. Daniel, pozdrawiam. Pozdrawiam, Panie Danielu. Tak. Mieliśmy też to zrobić, że na przykład tym, którym się na przykład nie powiedzie, ale na przykład będą warci tego, żeby im pomóc, to oni też jako fundacja Tylko Walcz dostaną od nas pomoc. Tak samo mieliśmy zrobić coś takiego, że różne inne dyscypliny sportu. Tak? Czy na przykład ktoś nam przysyła na przykład utalentowanego małolata, który robi coś i na przykład, żeby rozwijać jego pasję i na przykład, żeby kiedyś mógł zasilić na przykład polskie drużyny i po prostu Polskę reprezentować kiedyś, w przyszłości kto wie, dostaje od nas całą pomoc. Od A do Z. Wszystko. Odżywki, ciuchy, treningi, trenera, odnowę. No kurde, wszystko. Tak? I jako fundacja właśnie my w tym pomagamy i człowiek może zmienić swoje życie, rozwijać swoją pasję i kiedyś może dla Polski na przykład zdobywać tytuły, medale. Na przykład, tak? Wow. I takie coś wymyśliłem. I to jest pierwsza opcja, to jest robimy na przykład poprawczak albo dom dziecka i odwrotnie to samo. Do domu dziecka trafiły dzieci, które z nie swoich gdzieś tam z powodów, które innych powiedzmy niezależnych od nich trafili tam i ty możesz dzisiaj zmienić swoje życie właśnie poprzez to, na przykład, że się będziesz walczył, tak? Musisz całe życie walczyć o siebie, o rzeczy, które są dla nas normalną rzeczą, codziennością, a ty musisz o to walczyć. Ja ci daję ci szansę, daję ci narzędzia do tego, żebyś to zrobił. Wykorzystasz fajnie, nie? No to wiesz, no to nie wykorzystasz. Ty nie spierdalasz, bo ciebie życie skrzywdziło, a więc po prostu ci pomogę w jakiś sposób, w jaki mogę, tak? Tych z poprawczaka, jeżeli nie wykorzystasz, no to ci spierdalajcie, no bo wy żeście trafili tam z jakiegoś powodu, tak? To wy żeście zasłużyli na to. Dzieci z domu dziecka nie zasłużyły, a więc troszeczkę inaczej mamy do nich podejście, tak? Ale ci, którzy zasłużyli na to i trafili tam, no to kurwa człowieku, no masz rękę, kurwa, no gryziesz? No to idziesz. To wypierdalaj. Jeżeli wykorzystasz, to, no to wiesz, no to może zmienić swoje życie. Ja swoje życie zmieniłem, jak wiesz, tak? No tak. I ty ja masz byłem w różnych miejscach. Też o tych mówił, że boks go wyjął z... No, jest, jest wielu ludzi, którzy walczą i mają podobne historie do mnie. Może nożem w serce nie zostali, może nie mieli pistoletu przy głowie, może nie byli porwani, ale gdzieś tam jednak są, to są ludzie ze środowiska, gdzie na przykład środowisko, gdzie ich koledzy kończą źle w więzieniach albo wiesz, zaćpali się, albo zachlali, albo kurde, wiesz, są normalnymi, przeciętnymi ludźmi, którzy po prostu sobie pracują od rana do wieczora, a są ludzie właśnie, którzy potrafili wyjść z tego dzięki właśnie temu, że właśnie uprawią sport walki, czy po prostu sport, tak? Mhm. I to są historie, to są dnia codziennego. Po prostu akurat o mnie ludzie usłyszeli, no bo ja napisałem książkę, mi się udało, bo na przykład mój kolega przyszedł, powiedział, Rafciu, dawaj, piszemy książkę. A ja powiedziałem, dobra, spoko, nie? A tą książkę można jeszcze kupić, czy nie można już... Wiesz co, zamawiam ją w takiej, albo u mnie, przez Facebook. Okej. Okay. Albo przez księgarnię, przez stronę internetową labotiga.pl. I tam można zamówić tą, oczywiście bez podpisu wtedy, nie? A jak będziecie chcieli, to piszcie do mnie, powiem mu, żeby podpisać. Albo do mnie, albo wiedzaj do mnie na fanpage'u, na Facebooku i tak. Bardzo fajna książka, 320 stron, została zweryfikowana nawet ci, co mnie porywali. Oni nawet powiedzieli, że tak było. Serio? Serio? Tak. Ja opisałem całe na przykład porwanie. To jest, wiesz co, ja pisząc tą książkę pisałem prawdę, dlatego z prostego powodu, bo wiedziałem, że ludzie, którzy ją przeczytają i na przykład okaże się, że bo świat jest mały, że ja byłem w tej sytuacji, kurwa ty, przecież to on pierdoli, przecież tak wcale nie było, nie? Mhm. I ja nie mogłem sobie na to pozwolić, bo ja zawsze mówię, oprócz sądzie na milicji, mówię zawsze prawdę. I jak coś mnie zapytasz, to ja ci po prostu odpowiem, tak jest, nie? Bez pierdolenia. I ja tą książkę napisałem na samych faktach, to co się wydarzyło, to co miało miejsce, to co ktoś powiedział, to co ktoś zrobił ewentualnie, a ponieważ wiedziałem, że kiedyś ktoś powie, co on pierdoli. I na przykład chłopaki, którzy mnie porywali, ach chuj tam, pozdrawiam was. Na przykład potwierdzili to wszystko, to co napisałem od A do Z, jak to się wydarzyło, jak to miało miejsce, jaki to miał przebieg, wszystko powiedziałem, wszystko napisałem w taki sposób, jak miało miejsce i oni to potwierdzili. Bo gdzieś tam później, ktoś tam powiedział, bo wiesz, bo to nie mi, tylko po prostu ludzie, którzy gdzieś tam z nimi rozmawiali, to tak faktycznie tak było. Tą książkę, także jeżeli będziecie chcieli... Życie nostrzu noża, 320 stron i sama prawda i fajna książka. Wszystko zostało napisane, powiedziane zgodnie z prawdą.
W wojsku też byłem, 6 dni byłem w wojsku, spierdoliłem z karetki, z jednostki, z pociągu, 2 dni zatrzymujący siedziałem. I to wszystko jest tam. Wszystko jest tam, dostałem 65 zł wyprawki, wszystko to, co powiedziałem, że chcę mundur czerwony, w czerwone paski. To wszystko jest potwierdzone, bo też ludzie, którzy byli ze mną w wojsku, czasami tam mnie spotykają. Siema, ty pamiętasz mnie? Ja mówię, no nie. Ja mówię, wiesz, walk, wiesz na głowie, nie? Wiesz, byłem z tobą w wojsku. Ty fajnie, kurwa, ziomuś, kurwa, opisałem. Masz książeczkę, kurwa, w tym, w prezencie, nie? Mhm. I to wszystko jest, kurwa, właśnie opisane. Nóż w serce, porwanie, wojsko, 60 czy walka, że historia inna walki, to jak samochody robiliśmy. Ty każdą swoją walkę pamiętasz? Wiesz co, jak mi powiesz nazwisko, to ja coś na przykład ci mogę powiedzieć, opowiem ci historię. Okay. Jak wiesz, tak miałem teraz opowiedzieć się przykład, z kim walczyłem, to, no to nie pamiętam, ale mi trzeba tylko przypomnieć, dać go taki, wiesz, taki punkt zaczepienia i ja generalnie opowiem historię. No ale to kończąc już, tak właśnie mówisz o tej karierze, czyli co ewentualnie właśnie, no mówimy teraz Kiwior, no to nie wchodzi Kiwior teraz we wrześniu to jest MMA VIP, ale na zasadach boksu, waga 80 kilo, w małych rękawicach, ósemeczkach, walczymy bokserskich i ostatnia walka w boksie, którą stoczę i ja już nawet więcej walk nie biorę, to będzie walka też z kimś, z kim przegrałem, a kto to będzie, nie wiem, nie mam pojęcia, po prostu z kimś, co przegrałem, bo chcę udowodnić wszystkim w koło, że to był tylko wypadek w pracy, bo przegrałem, bo nie chciałem wygrać. No ale to nie chcę właśnie tej walki z Kevinem Gruchałą powtórzyć, no bo... Nie ma problemu, bardzo chętnie i ja tutaj... Ale kontaktowałeś się z nim, no bo to była walka, po której ty zebrałeś największą krytykę i myślę, która najbardziej odcisnęła piętę na twojej... Tak, i myślę teraz tak, coś takiego teraz, już jakiś czas mi do głowy przyszło. Słuchaj Kevin, walka ze mną wygrana, druga potwierdzi, że jesteś zawodnikiem klasowym, a... Ja ewentualnie będę mógł udowodnić, że to był tylko wypadek przy pracy i moja sytuacja życiowa, która wtedy miała miejsce, osobiste sprawy spowodowały, że walka się skończyła, tak się skończyła. Oczywiście nie umując nic Kevinowi, bo zrobił robotę, wyszedł bez presji, wyszedł i robił swoje, także tutaj naprawdę jest szacunek dla to, dlatego że po prostu nie wymiękł, pomimo tego, że no, walczył wiadomo z kim, a teraz po prostu mógłby udowodnić. Wtedy byłem w takim stanie, jakim byłem, wziąłem tą walkę, myślałem, że biorąc walkę, że jednak odpędzę od siebie te wszystkie złe rzeczy, będę mógł się przygotować i zająć się sportem. Okazało się, że się pomyliłem. Dzisiaj bardzo chętnie bym z Kevinem stoczył walkę ostatnią moją w karierze, już więcej nie wrócę do boksowego. Kevin, kurwa, daj wujkowi szansę. No myślę, to była możliwość, bo to jest taka dla mnie możliwość, wiesz, no, pokazania, że... i udowodnienia, że po prostu, że to był po prostu straszny, kurwa, wypadek przy pracy, a Kevin może udowodnić swoją klasę i to, że wygrał wtedy ze mną w taki sposób, to nie jest nic złego. No to tutaj nie ma co wymawiać Kevinowi, tak? Ale mógł udowodnić, że zasłużył to zwycięstwo. Dobra, słuchajcie. Kevin? Z tym człowieczkiem można byłoby rozmawiać. Pewnie jeszcze nieraz się spotkamy, czy to na jakichś programach na żywo, może jeżeli będziesz chciał. Spokój się, zboczeńcy, już kurwa nieaktualne teraz, kurwa, mam. Nie na takich programach na żywo, okej. Okay. Ja mówię tutaj... Bo to mi przyszło do myśli, kurwa, znaczy to przyszło mi do głowy właśnie te rozmowy z tymi, kurwa, te XXX i w ogóle. Ale dobra, nie rozmawiamy, nie. Tema, kto wiedzieć, ten wie. Andrzej! Szanowni Państwo, nie wiem, co siedzi w głowie tego człowieka, ale wiem, że pewno oprócz tych takich ciemnych stref w jego mózgu są też te jasne i ciemne. Ale widzisz, ale mam mózg, a masz ty w głowie mózg jady? Szybko odpowiedz, szybko. Tak, masz. Masz czy nie masz, kurwa, mam prawdę. Mam mózg. Bo znasz, to powiedz, bo panie kurwa, trenerzu, mam. Nie ma, bo czasami ktoś myśli, o kurde, nie mam. Ja mówię, tak kurwa, bo pozdychały, kurwa. Nie mogę z niego. Nie znam. To czemu powiedziałeś, że masz? No bo mam mózg. Nie, czy masz w głowie mózgojady? A, mózgojady? No, masz w głowie mózgojady. Szybko powiedz, szybko! Szybko, masz czy nie masz? Masz czy nie masz, powiedz. Na mnie krzyczy. Szybko, mów, masz czy nie masz w głowie mózgojady? Mam, powiedziałeś, że mam. Ale powiedz prawdę. Nie wiem. No właśnie, nie wiesz, kurwa. Bo pozdychały, nie mają co jeść. Ja mówię, takie kurwa larwy. Dobra, na pewno w głowie masz kupę pomysłów i ja trzymam kciuki, żeby to się udało. Bo na przykład, jeszcze wracając, bo mi się bardzo podoba z fundacją i z tą galą, ale ty nie możesz go zrobić, czy na razie nie masz takich możliwości finansowych i takiego wsparcia? Wiesz co, no generalnie nie mam jakiegoś tam wsparcia bardziej finansowego, bo gdzieś, jak jeszcze istniała grupa Gia Boxing, bo to wtedy gdzieś to był ten pomysł, to my byliśmy u właściciela i żeśmy rozmawiali właśnie o tym, żeby u nich na gali moi zawodnicy z mojego projektu Tylko Walcz, żeby mogli walczyć i my byśmy dogadani. Że u nich na gali będą walczyli właśnie chłopaki, na początku będą walczyli gali właśnie takie te walki pierwsze, a walka półfinałowa, finałowa będzie blisko walki wieczoru i zwycięzca ma szansę podpisać kontrakt z grupią Gia Boxing. I to wszystko było dogadane, wszystko było ustalone, tylko później grupia Gia Boxing właśnie zakończyła właśnie działalność, no a mi tam się wszystko później pojebało i tak
wyszło jak wyszło. Ale czy to nie jest tak, że cię blokuje jakaś tam sytuacja ta prawna i tak dalej? Nie, nie, bo wiesz co, nie, bo tak naprawdę, wiesz, to jest mój pomysł i ja będę to nadzorował, ale wiadomo, że nie będę pobierał z tego profitów żadnych finansowych. Bo nie mogę. Mhm. Bo jestem upadły. No i generalnie tak, to jest mój pomysł i ja to będę chciał zrobić, ja to zrobię, tylko że po prostu na razie gdzieś tam właśnie mnie blokowało właśnie to bardziej co, że wiesz, że mi się nie chce, że nie mam siły, bo mam różne rzeczy na głowie i po prostu gdzieś tam miałbym się tego wszystkiego pozbierać. Kurwa, zresztą się mogłem do niczego pozbierać, bo kurwa, ja sikałem do butelki, kurwa, przez 9 miesięcy, to kurwa, jak ja się mogłem pozbierać do innych rzeczy, kurwa. A pamiętnego dnia, kurwa, kiedy zemdlałem właśnie przed diagnozą, że mam białaczkę, sobie wyobraźcie, kurwa, sikam se, kurwa, na stojąco, nie, do mojej buteleczki, kurwa, już po prawej pełna butelka, to 1,5 litra była i, kurwa, ja mdleję, nie, i mi mroczki w oczach, ja, kurwa, nagle słabnę. Kurwa, ależ jestem, kurwa, debeściak, jebeściak, to zdążyłem odstawić butelkę, kurwa, nie rozlała się nawet kropelka, kurwa, i nie wylała się, kurwa, sobie wyobraź, 1,5 litra sików. I do takich, kurwa, takich trzydniowych, bo ja tam, wiesz, ze 3 dni przesikam to, żeby tą butelkę było uzupełnić i cała butelka, kurwa, wiesz, ja leżę, kurwa, nieprzytomny, kurwa, na łóżku, na podłodze, a cała butelka obok mnie sików wylana, ja pierdolę. Chociaż w sumie, kurwa, moje siki, kurwa, chyba tęczą pachną. Boże, kochany. I właśnie chyba. Za to myślę, że go lubicie i podziwiacie chyba. Za szczerość. Tak, tęczą, za tak. Szczerość. To tęcza, tak. To jest smak, nie wiem, ale zapach prawdopodobnie to był tęczy. Tęczą też zwracasz. Tak, tak. Ej, mam pomysł, znaczy mam patent, słuchajcie tego, muszę to opatentować, to jest mój pomysł. Patent na wymiotowanie po alkoholu. Też tak masz? Też tak macie, chłopaki? Ja nie piję alkoholu. Ja też, ale jak piłem kiedyś, to jak miałem tak, że na drugi dzień przez cały dzień coś zjadłem, bo wypiłem, to wszystko zwracałem, nie? I kurwa, słuchajcie tego, kupowałem zawsze mleczko Miller Milk, wie dlaczego? Bo smakowało w dwie strony. Bo jak wypiłem na drugi dzień na kacu, kurna, coś albo zjadłem, to raz to zwracałem, a więc smakowało w jedną i smakowało w drugą. I serio, nie żartuję, naprawdę, serio przysięgam, to jest prawda. Piłem mleczko Miller Milk, minęło tam pół godziny i to jeszcze się nie przejawiło i zwracałem to mleczko Miller Milk i też smakowało w drugą stronę. Jest tylko jedno zastrzeżenie. Nie można dwa razy tego samego mleka pić. Serio, kurwa, naprawdę to robiłem. Smakuje w dwie strony. I wiecie co? To był czas, znaczy generalnie pistacje kupowałem zawsze. Zajebista, ale to nie ma znaczenia, bo co byś nie wypiła, to zwrócisz. I to tak samo smakuje. Tylko kurda, no mówię, te dwie strony, to nie może iść dwie strony, bo to już wiesz, zwracasz już część, tak, to idzie już, tak, wiesz, tak. Utylizacja, nie? Ewentualnie, nie? Ewentualnie tam piesek może zlizać. Ale żeby nie rzygać do miski, bo później się jeszcze przez pomyłkę napijesz tego samego. Nie, świeże, wtedy bierzemy, odkręcamy, trz. Dwa razy wstrząśnięte, niezmieszane. Szanowni Państwo, tak. Człowiek legenda, człowiek renesansu. Rekonwalescencji. Nie, kurwa. Słuchajcie, naprawdę dziękuję Ci bardzo, że przyszedłeś. Tak, dziękuję Ci, że chciałeś z nim pogadać. Mam Alfę 2006. Ważne, że jeździ. Ja mam Hyundai 9.6, jest superancki. Zajebiście. No. Wiadomo. Starsze roczniki w ogóle są zajebiste. No tak, 77 ostatnio najlepszy, reszta już pedały szły. Sorry, młody. Sorry, nie jesteście tak dobrze. Znaczy nie, ty on na pewno nie, ale i nie tak. Młody? Generalnie słaby, młody jest dobry. Słaby ten, słaby rocznik już później po 77 szły, już takie kurwa te... No dobra, a to już inny temat, dłuższy temat. Tak, dlatego na taki dłuższy temat kiedyś się jeszcze spotkamy. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Basia, kto to będzie taki, wiesz, tyle czasu słuchał tego pierdolenia? Rozdziały zrobimy, będę chciała rozdziały. Rozdziały robiła. Dobra. Także wszyscy posłuchają. Okay. No i słuchajcie, bardzo mam nadzieję, że uda Ci się zrobić ten pomysł z tą fundacją, odbić się od dna i jeszcze... Fundacja, pomysł się tylko walcz, tak, właśnie dzieci z poprawczaka, dzieci z domu dziecka, projekt właśnie tylko walcz, ciuszki, jakby coś, książeczka, jakby coś. Jakby ktoś chciał wejść w spółkę, tak powiedziałem, 50% udziałów, uzysków udaje, udziałów oddaje, piwo, wódkę, energetyki, też bardzo chętnie mogę się dogadać. Oczywiście no ja nie mogę nic zarabiać, bo jestem ten, ale wszystko dam Wam. Dobrze. I jeżeli chcecie, to jako sponsorzy... Mordo! I pamiętajcie, zobaczcie. Tak, że... Nie zasłaniaj. Nie zasłaniam do pina. Ale mogę napiąć swoje tricepsy. Ten laptop. Kurwa, weź, czy ta książka, kurwa. Teraz, kurwa, czekaj, jeszcze to. Czekaj, teraz patrz, kurwa. Patrz. No lepszy niż ty. Nie, no nie pierdol. No nie pierdzielę. Ale będzie nie pierdol. No zobacz, no porównajcie. No patrz, na pół. Dobra, dawaj no czas. Patrz, no, ale zobacz, no patrz. Ej, a znacie to? Patrz, jaki mam triceps. Patrzcie, jaki mam triceps. Tak, gili, gili. I na tym kończymy. Trzymajcie się. Cześć. Buziaczki. Jebie wszędzie. Blu, 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 blu.